Witajcie moi drodzy, witamy was bardzo, bardzo serdecznie tutaj na naszym skromniutkim spotkaniu z Matalem. Matal, witam cię bardzo serdecznie u siebie. Witam, bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Dziękuję za zaproszenie na podcast to stream jakkolwiek to nazwiesz. No właśnie, no właśnie w sumie nie wiem jak to określić, nie wiem jak to nazwać. Zobaczymy też w sumie w praniu wyjdzie, czym to właściwie czym to właściwie się stanie. Natomiast Cóż, moi drodzy, spotykamy się tutaj w ważnej sprawie, bo przed nami jest ostatni week rozgrywkowy. No i. Pasuje się przyjrzeć, kto ma jakie szanse gdzieś na wyjście z grup, bo w większości przypadków wyjść może jeszcze każdy. No i myślałem też, że będziemy gdzieś mogli już po tych trzech tygodniach, my nieco poznaliśmy już drużynę też gdzieś przyjrzeć się temu jak no, no jak performują poszczególne zespoły temu co my tak naprawdę o tych zespołach myślimy no i gdzieś nieco więcej rzeczy wydarzyło się e, dziękuję bardzo za dziękuję bardzo za followa a nie dodałem na tę scenę tych mm, powiadomień natomiast bardzo dziękuję Kuwu e, no właśnie Grupa A to nieco więcej tych spotkań. Tutaj każda drużyna 7 spotkań ma już za sobą. Kiedy w grupie B tak naprawdę NL Team zagrało 7 meczów. jest pewniakiem do awansu z wynikiem 6-1. No matematycznie już im się go nie da zabrać. Natomiast reszta drużyn to jest 5-6 spotkań, dlatego myślę, że głównie w grupie A siedzieć będziemy, bo tam tych informacji jest nieco więcej. No i. Tutaj też będzie mecz, któremu się będziemy gdzieś bardziej przyglądali. Cockpit. Matal. Co myślisz na temat Cockpitu? Jest to drużyna, która zrobiła 5-2 i na początku sezonu zapowiadało się, że no oni mogą totalnie się przejść po tej grupie. Natomiast to też nie była perfekcyjna... Mhm, spoko. Jeszcze sekundkę, bo muszę jedną rzecz zrobić, zaraz tu wrócę, więc... Spoko. No dobra, to zostajecie ze mną na razie. Ale miło mi, miło mi że ktoś tutaj do nas, do nas wpada. Cockpit, drużyna, która gdzieś zajawiała nam, my idziemy po 10-0, my idziemy po perfect split, jeśli tak to można nazwać. Natomiast pojawiły się pewne problemy, bo aktualnie z wynikiem 5-2 to pierwsze miejsce też w ogóle nie jest pewne przed nimi spotkania na docisk Akademię. Tam przegrali właśnie i, i zgubili jedną ze swoich map mecze na Esport Arena Myś, Przepraszam, jeszcze trzeba uratować mysz, bo kod złapał. Oj. No, yy, w jakim temacie jesteśmy? Bo, yy, gdzieś nas wprowadzam nieco w tematykę związaną z kokpitem, bo pomyślałem, że możemy sobie przejść po kolei po drużynkach. No i zajawiłem, że kokpit... Szedł po 100? no ale zaczęły się pojawiać pewne problemy. Cockpit potyka się na, na Adam Westcorp, cockpit potyka się na Esports Arena, docisk Akademię. I nie jest to drużyna pozbawiona jakichś problemów, nie jest to drużyna perfekcyjna. No i myślę, że w sumie pytanie też do Ciebie. Co, co myślisz na temat cockpitu i, i ich szans, bo. Gdzieś zajawiali, że oni przychodzą tutaj wygrać Wojtersa? Czy to jest faktycznie drużyna na zwycięstwo w Wojtersie? Z, z potencjałem na pewno, jeśli chodzi o to. Są, myślę, jedną z najlepszych drużyn, jeśli chodzi o makro w, w lidze, którą mamy. Um, czy, czy mają problemy? Na pewno mają problemy. Trochę problemów się pojawiło chociażby na, no, na Adam Westcore, to powiedzmy, trochę inny case gry, no bo tam się po prostu wszystko wylało w tempie ekspresowym. A porażka, bo jeszcze było na docisk. Na docisk Akademia. Czekaj, wezmę mój kajecik. Nie sprawdzę, co dokładnie tam się wydarzyło w tym sezonie. Natomiast, natomiast, ok. natomiast jak ty odświeżasz To Jest jeden sobie... zmian, którego nie komentowałem w tym sezonie. E, okej, okay, no, okej, okay, pamiętam ten mecz. To się układało bardzo mocno wtedy na korzyść kokpitu, a skończyło się no niepowodzeniem, ale. Ostatecznie cockpit chyba po tych siedmiu meczach na pewno pozytywnie oceniamy. No mają wynik 5 do 2, więc ciężko oceniać ich negatywnie. Tak tak, 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 tak. Ale na pewno są słabsi niż te pierwsze cztery mecze czy trzy mecze pokazały. I że da się ich ugryźć na pewno, ale to jest drużyna, która po prostu bardzo mocno gra mapą w early game, w wczesnym mid game. Plus, no, w tym meczu na Adam Westcorp, tam absolutna tragedia na bocie, to była granie wygrywalna praktycznie od samego początku. Ale. Gdzieś, gdzieś tak jak mówisz wyglądają naprawdę solidnie, ale ja nie wiem czy jestem pewny gdzieś top planera drużyny Cockpit'u, nie wiem czy jestem pewny Noivex'a, wydaje mi się, że miewał chwiejne momenty, na przykład nie wiem, tym tym Rumblem w Udyra jak grał w jednej grze. I... No tak, mhm. to się zgodzę. Zgodzę się, że Noivex jest chyba najbardziej chwiejnym w tym momencie, część, najbardziej chwiejną częścią drużyny. Bo sytuacja na bocie, ona jeszcze nie była, ona była tragiczna od początku, czyli nie było nie dobra, ale też nie było jakoś też tak, że się nie dało się grać, bo pomnijmy, że Cockpit nawet zgarnął pusz na początku tego meczu. I się wydawało, wydawało się, że ok, mają trochę trudniej, ale jeszcze nie jest to przegrane. Gang, który skończył się double killem dla, yy, dla strzelca Adam mhm. Wesker tak naprawdę zakończył tą rozgrywkę wtedy. No a No nie powinien uparać w tym meczu, nawet jeśli udrubul delikatnie do przodu, ale ten na naprawdę delikatnie do przodu z tego, pierwszego, z tego pierwszego pojedynku na bocie to on nie powinien aż tak mocno dostać w Ciry grając tym ramlem w Udyra. Tam w ze 300 kilo co najmniej Tak, 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 tak tam FIG mocno skilczekował właśnie Noiwek'a no i, i o to mi właśnie chodzi, a to też, też w sumie dobre zagranie gdzieś huntera, żeby po, po trzech kampach pójść w bota Natomiast. No, hmm? Proszę, wiem, proszę. O czym natomiast gadamy? gadamy o Wajtersie. Danie z czatu. Mieliśmy z czatem się. Tak, 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 tak. tak. Właśnie chciałem się odnieść, tylko przypomniałem sobie, że ja tobie nie dałem z Z ekranu, który pokazuje. E, no tak. I, I tutaj będziesz widział wcześniej czat, także tutaj niedopatrzenie z mojej strony, dlatego tym, tym się gdzieś tym się gdzieś no, no, na się mały ruch skoncentrowałem. Na tak, 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 ale myślę, że też jest dużo tematów, o których możemy pomówić gdzieś też bez czatu. Czyli, jakby podsumowując, cockpit bardzo dobrze wygląda, ale ten top site wygląda trochę przeciętnie. Szczerze? Czy jest przeciętnie? To jest dobre pytanie, no bo. Zależy, gdy. Mów, proszę, ja, ja, ja poprawię tę komendę. Która tutaj um, nas terroryzuje. Chodzi mi o to, że to, top side ja bym liczył midlaner, jungler, top-laner. Tak bym chyba zakwalifikował top side w najbardziej popularnym tego słowa znaczeniu. No i. To hmm, nie jest słaby, jest gorszą stroną mapy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo to jest Nojwex Lumino Ugoj. No, Ugoj jest specyficznym graczem. Um, ale nie jest słabym graczem. To jest ta, ta najważniejsza rzecz. Ma ten swój pik FIZA. Jest to mocny pik pod kątem. Jakby to nazwać. Znaczy, wydaje mi się, że Ugoj po, prostu, drastowo, z, Ugoj po prostu skill checkuje mid w Wintersie. W sensie. To jest w sumie to nawet co, co mówił na jednym z wywiadów. On pokazuje, którzy midlanerzy totalnie nie radzą sobie, może które drużyny nie radzą sobie. W zestawieniach środkowej alejki, gdzie po jednej stronie jest, no, asasyn, tak? Nazwijmy, nazwijmy te rzeczy po imieniu. Zresztą. Ugłej szczerze, w bardzo dobrej komunikacji gra, gra z Lumino w sensie. Uguaj gra w komunikacji z Lumino. To trochę, trochę jest to źle powiedziane przeze mnie, po prostu komunikacyjnie dobrze wyglądają te zejścia do środkowej alejki. W momencie, w którym Uguaj wbija szósty poziom, jestem mm, rekin dostępny dla Fiza, wtedy momentalnie waj gdzieś pojawia się przy środkowej alei, i dobrze grają drużynowo wokół tego cooldownu. No i przecież Toc był tak zmasakrowany, biedny na środkowej no alejce. Był, był zmasakrowany, to prawda. No, działanie mi jungle cockpitu to jest ich na pewno silna strona ligamowa. To widać po prostu po tym, jak często podejmują obiektywy. No, z mi jest w tym aspekcie kluczowe, jeśli chcesz brać obiektywy z mapy. Więc to jest na pewno pomysł cockpitu na grę. Nic dziwnego, że to przejdzie jest trochę olewany, tak jeszcze mówiąc, tego, czego jest słabszą stroną mapy, no bo masz Hubiego z serkiem na bocie. Zresztą naturalnie grać do tego bota, To prawda. Bo jest po prostu silnym botem. Często wychodzą na prowadzenie, to widać po pikach. hubi. Mimo, że nie zawsze bierze postać, to dominuje olejkę, tak? Jakby wyrzućmy, wyrzućmy tę kalistę z głowy, bo kalisty jest bez sensu, żeby ją oceniać. Mówmy się, jakby gra, która jest w 15 minutach, i prawie 10 km mm -hmm, nie jest kompletnie bez sensu. Napisuję statystyki w ogóle. w sensie yy, przez to, bo ja, ma, ja prowadzę sobie bardzo regularnie statystyki takie do, bardziej dogłębne, czyli gold difference smoki to 15, yy, no to ta gra po prostu wywraca całkowicie statystyki, bo w sytuacji gdzie kokpit chyba w każdym meczu był do przodu w złocie, bo w jednym nie był. A jeśli nie był, to była to różnica naprawdę marginalna, no to ten jeden mecz kompletnie wywraca. No bo sumując wszystko, są na minus, jeśli chodzi o złoto. W tym momencie już jest to poprawione, bo to jest mniej więcej około tam, no mniej niż tysiąc, nie będę mówił dokładnie, bo to kompletnie bez sensu. to pewnie nie interesuje, jak bardzo do tyłu są w, średniu, w 15 minutach, mimo że nie są. Ale wracając do Hubiego, no to Hubi grał tak, grał Jinx. To nie jest tradycyjna dominatorka Alejki, ale no, Jinx jest w stanie to zrobić. To jest sposób, która ma na tyle dużo obrażeń w połączeniu, nie wiem, z Braumem, który, z którym swoją drogą chyba się pojawiła, że może pogrozić. Też na gangach jest bardzo silna. Kajsa to już bardziej. To już jest, sposób, która może trochę docisnąć na alejca, ale też nie traci tej kiinfajtowej siły. W ogóle to jest tendencja tych strzelców. Bo jest Lucian, który trochę nam ewoluuje względem tradycyjnego Luciana na bocie w obecnej mecie. Bo Lucian w się ma zacięcie kifajtowe, mam wrażenie. Patrząc też, na jakich, z jakimi supportami jest sparowywany, bo jest to Brown jest to, nie wiem, Nautilius się pojawiał, pojawił pojawił się Rel ostatnio, więc to jest trochę inny Lucian. Mm -hmm. no, i jest, no i Kalista, zaliczmy tą Kalistę, bo zakładam, że ona w próżni pewnie może się jeszcze pojawić, bo to nie problem był w Kalisie, tylko problem był po prostu z tego, jak ten mecz wyglądał. I nie zwalałbym tu wina na jakiś konkretny pick w tym drafcie, no bo, bo może draft nie siedział graczom, ale no to nie draft w tym meczu grał rolę, bo może gdyby mecz poszedł normalnie, to można by powiedzieć, że nie wiem, Kalista to nie prawda. siedziała. Kto tam jeszcze był piętny w tym drugim? Nie pamiętam, był Ramble na pewno, był Rise. W y... jego był zagrany od Huntera. I nautilus na pewno. Natomiast, natomiast, tak, 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 tak. Tam mecz po prostu od samego początku był gdzieś wywrócony. Jeszcze wejście Huntera na Bota, o którym już żeśmy mówili. Ale też ja tutaj zacząłeś gdzieś zajawiać pewnych strzelców. Myślę, że to w tym patchu 14-10 nam się drastycznie no może zmienić. do tego chciałem przejść, że, Justo, że nie wiem ile gier będzie nagranych z wcześniejszego patcha. Powiem, że Maestro na przykład grało um, te gry po, po wygranej g gry, gry, które były pokazywane, były nagrane wcześniej, dlatego wyglądały trochę gorzej niż wygrana gra. Potencjalnie to jest szansa na comeback dla Maestro, ale o tym może trochę później. Ale no, nam wywraca... grałem ci solo queue na przykład. Grałeś solo, queue. Opowiedz nie, nie, nam o swoim solo. Queue. Zagrałem gier? 6. Przegrałem 3, wygrałem 3. Zagrałem na suporcie, bo niestety system autofilu, autofilu mnie nie lubi. Um, mm. Grałem na edikare Problem jest taki, że nie ma letal tempo. To jest największy. największy bo nawet nie chodzi o te temy, bo te temy są. No dobra, no to dostosujesz sobie tego builda, bo grając trochę w lola, po prostu pierwszego czego potrzebujesz w danym momencie. Tego ci brakuje. Brak letal tempo wywraca kompletnie metę na bocie. Bo y, trochę nie wiadomo co grać na ASCE na przykład, bo widziałem PSD i atak, ale trochę brakuje Tak, speedu. Na asce w ogóle najbardziej myślę, że odczuwalny będzie brak tego, tego leteo tempo, tego dodatkowego zasięgu z tego tempo, bo Aszka po prostu uwielbiała to robić, wkładać dodatkowe tak i cały czas kąsać, kąsać, kąsać. Też niewygodna była aż z tą runą. Um, kto jeszcze traci? Zeri na pewno straci. Nie, nie mam pojęcia jak będzie Zeri wyglądała w tym momencie, jaka runa będzie dla na niej najlepsza. To jest trudne pytanie. I myślę, że gracze też w tym momencie jeszcze nie do końca o tym tego wiedzą, bo oni jeszcze nie, nie analizowali tego pod tym kątem, bo ten już jest, więc pewnie, pewnie myślę, że do weekendu już jakaś meta na bocie się trochę wykreuje. Myślę, że strzelcy pod Halo of Blade zyskają, chociaż mimo, że Halo of Blade dostało nerfy. Strzelcy pod Presidium Atak, czyli Lucian może mocno podskoczyć tam pod kątem priorytetu. jak kto będzie pod Presidium Atak? Myślę, że Ezreal może troszkę podskoczyć, mimo że dostał lekkie nerfy. Bo S.S. River nie składa się już z Mhm. Mm mm, to jeszcze. Black pisze, jeszcze. że Jin powinien być O.P. Okej, okay, Jin może być silny. To prawda. Zgadzam się z tym. Jin może być silny, bo. Bo generalnie to rozpatrujemy trochę. Mam wrażenie w ten sposób postaci, które były silne z lethal tempo, nagle, no, no, no właśnie. Tak, 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 tak. Jin, Jin tutaj. No... W sumie ma trochę wywalone w to, że nie ma letal tempo. Bo w roku... nawet lepiej co się stało, mm -hmm. bo jest zwiększona liczba e, szans nakryta na większość ciężarówki i to jest prawda. atak speed, który jest mu kompletnie zbędny, mm -hmm. a jest więcej wadę. Więc e, przymioty, które były pół na pół, są dla niego w tym momencie super. No bo po co mu ten atak speed? Będzie szybciej biegał. No, zajebiście, pochujmy to. Tak, ja, 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 przyznam, ja przyznam się szczerze, że jakoś mocno z tymi zmianami w paczach oczywiście nie zapoznawałem się, w sensie liznąłem trochę, ale w weekend jeszcze komentuję fazę playoff akademickich mistrzostw Europy i one będą się działy na patchu 14-9, więc dopiero po tym wydarzeniu gdzieś będę się w pełni upgrade'ował i myślę, że to jest bardzo, bardzo dla mnie szczęśliwa sprawa, bo no bo na te najbliższe spotkania cały czas zostaję, a no w przyszłym tygodniu jak już tak naprawdę będzie wiadomo o co chodzi... Dużo bardziej niż teraz jest, to wtedy, wtedy gdzieś będę mógł się z tymi zmianami zapoznać, ale na przykład dzisiaj maestro gra. To jest pierwszy dzień po wejściu patcha na Adam Westcorp. Nie, nie będę no znał no tego no. wyniku, ale to no, żadnego screama nie zagrali no, żadna Ani, drużyna ma, nie miała no, prawa zagrać screama na pasu 14 a zmiany są dosyć spore, więc. To nie, są gigantyczne. Ja grając w queue, odczułem Ja na moim poziomie odczuwać te jest, jest odczuwalna ta zmiana. Bo ona jest najmocniejsza właśnie na bocie, bo jasne zabrano no, jakieś jakiś item dla magów, coś tam im zabrano, ale największe zmiany w runach jest brak letal Tempo, <coughs> przepraszam, um, bo ani tankowie nie stracili żadnej ważnej runy. Magowie, raczej też nie może im minion dematralizować. De no ten Jezus, Maria, no to nazwa jest straszna. Zawsze możesz powiedzieć, że to jest demoralizator minionów i on po prostu je demoralizuje, dlatego znikają z linii. bo są no zdemoralizowane. Wszyscy, no, Każdy tak, wie o co chodzi. Każdy doskonale wiem, wie o co dobra. chodzi. No nieważne, wiadomo o jaką o jak runę mi chodzi. Tak jest. No na no, tym straci, nie wiem, Ari, na tym straci, Kenen na tym straci. Zresztą <laughs> Kennen dostał buffy pod tym kątem, więc to aż tak go nie boli. No ale Kennena nie ma w mecie, więc to, to w ogóle wykluczamy. No, magowie w ogóle skali jeden bardzo silny item. To jest ten. Ojej, jak ten item się nazywa? Nie mam pojęcia. To jest taka pochodnia. Ale, ale to, Torch, to jest czy ciekawy, czy jest? jest ciekawy, ciekawy przedmiot. Ja dzisiaj gdzieś widziałem, przedmiot. że, nie wiem, Kartus w jednej walce z 6,5 tysiąca obrażeń. Z tak, tego itemu gdzieś włożyłem. Ten item daje procentowy AP dodatkowe 5% za każdego palącego się, 2% chyba. No nie pamiętam dokładnie już ale procentowy dodatkowy AP damage za każdego palącego się przeciwnika dużego stwora. Im mniejszego stwora, cokolwiek to znaczy, bo oglądałem, początkowo tu Nervariana, a tam, wiadomo, po polsku to dziwnie brzmi, no, ciężko się połapać, co jest co. Czasami też no, pocznoty po, po polsku są po prostu sumberne, nieprecyzyjne, tak. no. Nie wiem, czy widziałeś, jest błąd. Abyssal Mask ma złomikonkę i można go zgłupieć. Jak ktoś czyta polską nazwę, to może nie zareagować, ale Abyssal Mask w tym momencie dostał lekkie zmiany i nie można go już budować z Wojt Staffem i Kryt Blumem. Nie wiem, czy ktoś to w ogóle robił. Um, no nie, no, chyba nikt nie składał tych dwóch przymiotów w ogóle razem. Trochę po co? Po co ci ten cały Magic Penet? Nie ma tyle Magic, magic tego. A Azir pod tanka pisze. Okej, okay, no, no może. No, no tak, Podtanka. tak, tak. Azir pod tanka budował, zdecydowanie budował Abyssal Maska. No ale to chodzi o to, że nie budowałeś równolegle Abyssal Maska plus Crit bluma na przykład. No bo po co ci tyle Magic Penetration, bo nikt w LoLu hmm. obecnym nie składa tyle, e, tyle Magic Resista. Bo też go w ogóle tyle nie ma w grze, żeby była taka potrzeba. Bo jak zaatakujesz go za dużo, to ci Adykery wyrzuci strzał, to ataki po tysiąc i spadasz, nie? To prawda. Opcjonalnie jeans z czwartego strzału rzuci ci 2,5 tysiąca. No, tak ja w ogóle myślę, że duży, pracując z Adykery, bo trochę do tego, mm -hmm. myślę, że duży priorytet na strzelców, którzy mocno bazują na krycie i nie, nie opierali się aż tak skrajnie na letal tempo, bo trochę. Myślę, że Kajsa też może być w niezłym miejscu, bo Kajsa już gdziemy parę, buildu, ludzie dalej grają Halo Blades. Pojawiło się pre, Attack, Pojawił się też fleet. Bo w ogóle mam wrażenie, że wracamy do Kaisy z przełomu 2019, 2018, czyli że nie ma złej runy i nie ma najlepszej runy. Trochę jak Aphelios, który może grać wszystko, jeśli chodzi o żółte drzewko. I Kaisa będzie miała bardzo sytuacyjne wybory. Mhm. Zastanawiam się tak na szybko, kto nie stracił, aż tak no dużo stracił, po prostu opierał na Alta tempo, przez tą zmianę, miały miejsce parę sezonów temu. dość lta tempo oczywiście zmienia trochę dla, dla, dla mele postaci, no bo Jonę i Yasuo pewnie wrócą do do Conquerora, bo chyba innej runy nie ma dla nich. No wydaje Wiesz, mi się, że Conqueror to go, to go to runa dla nich. Natomiast no to gdzieś też chciałem nakreślić jako pewną trudność dla drużyn, i czynnik, który może spowodować, że te pewne bo no nie pójdą w sposób domyślny, bo zadzieją się tam trochę losowe rzeczy wynikające właśnie być może z nieoptymalnego budowania przedmiotów przez poszczególnych graczy, czy po prostu nieznajomości tego, co jest aktualnie silne, a co niezbyt. No, pytanie, jak szybko profesjonalni gracze rozgryzą, co się dzieje, bo. Bo mimo, że trwa MSI i ci top top nie patrzą na to. No bo oni raczej grają tak z klimy, niż z Soloku, to dużo graczy na przykład nie pojechało na MSI, no nie wiem. Z to reptar zawsze dużo bardzo szybko rozpracowywał takie rzeczy, bo on prowadzi taki content po prostu na Twitchu. Um, Jankos też nie pojechał na MSI, więc pewnie oglądając jego streamy już można coś wywnioskować, bo chyba akurat aktualnie ma streama swoją drogą. Prawdopodobnie Ale tak prosimy, jest. Musimy zostać tutaj, tu jest ciekawszy stream. Tak. Ta. Ewentualnie tam tamten możesz... jest na drugim ekranie. Tam gdzieś w tle go wrzućcie, tak, tak, tak. Jak ktoś potrzebuje, to może. Sobie tam znaczy tak płacić. realnie to my możemy być w tle, bo, bo my tylko mówimy, tak? Na ekranie no jeszcze się mówimy, nic dobra. nie dzieje. Tam... Ale zostańcie tu. Bo... Będzie, będzie grafika na ekranie, to jest jeszcze przed nami. Tutaj specjalnie przez yy, mnie przygotowana, tak. ale ale, no. Yy. Znaczy zakładam, że mecz, który jest dzisiaj grany i porąc, nagrywany, będzie po prostu tworzony wiek. No to może być trochę zamulowany pod kątem itemów, pod kątem, pod kątem tego, co się w ogóle nie działo na mapie, no bo to jest. Bo... Okej, okay, to jest jeszcze jedna, jedna ważna zmiana, której trochę nie wspomnieliśmy. Mm -hmm. gras powolni. Myślę, że gras powolni bardzo mocno, bo Snowball został dosyć mocno znerfiony, bo dużo mniej złota dostaje się w tym momencie za postacie, które trochę intują, powiedzmy. No to sobie szczerze. Bo ten gol sukcesywnie spada, on tam w pewnym momencie spadnie 100 złota za, za osobę. Jeśli ta osoba, jakiś gra Inting Sayona, to pewnie mu to odpowiada. Się mówić, że, że, że bufuje u bausa. I też yy, byłem ciekawy tego wczoraj. No, dzisiaj to już mhm. sprawdziłem po grając solo Solokiu, bo była zmiana w doświadczeniu dla podlanek. Ona na początku nic nie zmienia, bo dalej się dostaje drugi poziom po, po półtora wave'a. Bo zastanawiałem się, czy może na to wpłynąć, bo po prostu nie, nie byłem w stanie tego policzyć, bo nie do końca wiem, jak to działa. Po prostu ja wiem to, każdy gra jak gra w lolach, to wie mniej więcej po ile klipach dostaje mhm. dany level. To zmienia trochę późniejsze tak po rozgrywki, bo trochę szybciej spajkujesz. Trochę szybciej się szybciej dochodzi do, nie wiem, 15-16 poziomu, to mam wrażenie trochę strzela w, 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 w metę lane swapów, bo, no bo nie masz trochę powodu, żeby w tym momencie uciekać od jakichś donnych alejek albo zostawiania idikiery w ogóle samego na, na, na topie na przykład, bo trochę to zbędne w tym momencie. Ja możesz dalej to robić, ponieważ to nie, nie, nie zniknie nam całkowicie, ale chyba nam ją troszeczkę wy, wyrzuci tych profesjonalnych, sposobie. no wiadomo Widerscape to nie ma nie miało zastosowania, bo jeszcze żadnego lensa nie widzieliśmy I chyba się nie doczekamy Ale też jest trudna sytuacja dla nas, dla Kasterów, zwłaszcza dla Kolorów bo, bo skończy się na nasz moment wymądrzania się A propos buildów Bo w tym momencie sami ich nie znamy No cóż, dużo pracy, dużo pracy przed wami chłopaki, natomiast Cockpit, pozostałe mecze na docisk Akademię, Esports Arena Docisk 2 i na Maestro i gdzieś Cockpit, Esports Arena, docisk Emeryci slash docisk 2 oraz docisk akademia to bym te trzy drużyny określał jako taką pierwszą prędkość tej ligi. To są te drużyny, które według I, mnie wszystkie... Grupy? W, tfu, grupy, 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 przejęzyczyłem no się, no, przepraszam. No, no. Uważam, że gdzieś te wszystkie trzy drużyny skończą w top 3 Pytanie w jakiej kolejności, ale myślę, że jak przejdziemy sobie przez wszystkie te trzy zespoły, to wtedy będziemy mogli się gdzieś zastanowić, bo następna w kolejce Esports Arena docisk 2. Również wynik 5-2 so far. Tam pozostały spotkania z Cockpitem właśnie, z Improve Esports i z Maestro. I szczerze te dwie ostatnie drużyny Emeryci powinni pokonać? Pytanie: co z tym cockpitem? Bo Akademia na cockpit wygrała. Emeryci wygrali na Akademię. A lepsze grali na cockpit. I na kogo w sumie byśmy tutaj. Proszę, proszę jeszcze raz, kto pozostał? Kto yy, tak, 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 tak. tak, Już ci, już ci wszystko. Maestro, mówię. mówiłeś? Tak. Tak, zostało maestro, improv cockpit. I Maestro Improv cockpit okej. Okay. I liczę, no, że emeryci w ciemno biorą z, tych ostatnie, z tego ostatniego wiku rozgrywkowego 2-1. Kończąc wtedy no to na. To powinien być plan minimum. To powinien być plan minimum dla nich. Tak, też zakładam. Bo nie w ogóle myślę, że będą rozdawać karty, jeśli chodzi o awans, czy to Improvu, czy maestro. No bo trochę są. Maestro musi wygrywać. Nie ma wyboru. Tak, tak o tej o sytuacji, tej sytuacji na dole jeszcze gdzieś gdzieś będę przedstawiał. Tak, tak, mam... Zostałem na razie uh -huh. przy, przy drugiej doskaczach? Tak, tak. Bo no, gra na cockpit to nie był. To był kontrolowany stomp dla kokpitu, Tak bym to nazwał. Komentując ten mecz miałem takie wrażenie. I hmm. czy oni są w stanie, Są na pewno w stanie obrócić sytuację w grupie. Ten mecz jest ważny, bo nie będziemy mieli najprawdopodobniej żadnego tiebreakera, jeśli chodzi o pierwsze miejsce. Chyba, że z udziałkiem do, do Akademii, ale to jeszcze wrócimy do nich, bo, bo trochę nie jestem pewny ich sytuacji. Um, no bo. No bo, no bo ktoś, jeśli wszystkie, jeśli obie drużyny wygrają swoje mecze, a. a zostały im mecze na oba, obie drużyny mają mecz na maestro, prawda? Tak, tak, na maestro mecz ma docisk jeszcze Cockpit, Esports Arena docisk 2 i Adam Westcorp, no ale o Adam Westcorp Improve i Maestro, gdzieś w tych trzech drużynach walczących o ostatnie miejsce, dające ci play jeszcze gdzieś będziemy, jeszcze gdzieś będziemy na pewno wspominać. Okej, okay, no to. Maestro jest w dupie. Chciałbym powiedzieć. Jest. Jest. To turbo... Prawda. Jest Turbo w dupie. Sorry, Anto, widzę że na czat. Witamy Takie Cię bardzo fajne. serdecznie tutaj. Znaczy, wiesz, ty w tak ogóle nie. rozmawiasz też z człowiekiem z maestru, nie? No wiem. No przykro mi, chłopaki, ale macie przesrane, jakby, jeśli chodzi o awans z grupy. Chyba, nie będzie łatwo. Nie w Wtedy nie ma to znaczenia. Jeśli chodzi o te górne, no i. No bo jeśli dojdziemy do sytuacji, gdzie mecz. Najprawdopod najprawdopodobniej dojdziemy do sytuacji, w której mecz między tymi dwoma drużynami decyduje, kto zajmuje pierwsze miejsce w grupie. Czyli mamy takiego płytę, jak no bo ten mecz ma znaczenie jakby. No, tak. No, tak, tak się ułożyła grupa, gdyby Cockpit gdyby nie wywalił się na Westcorp, na albo do, doci dociągnął grę na, na docisk Akademię... No to, to praktycznie może, byliby pewni pierwszego miejsca. To już by byli pewni, moim zdaniem, pierwszego miejsca, gdyby wygrali chociaż jeden z tych spotkań, no bo... No bo nie, wie sorry, no nie wierzę w, w docisk drugi, mimo że... Powiem szczerze, grają powyżej moich oczekiwań, bo spodziewałem się, że będą niżej od Akademii po tym początku, gdzie dostali w czapę od nich. To... Szybko poprawili formę. Przegrana tylko na Akademii i na Cockpit to jest... Fair enough, jakby zdarza. to jakby jest spoko wynik. Czy... Tam w ogóle pojaw... zaczęło się pojawiać bardzo dużo ciekawych wyborów. Jakaś, jakiś Rumble, jakiś, jakaś Niko na dolnej alejce. Mam wrażenie, że to jest drużyna, która może jednego dnia sperformować mega powyżej naszych oczekiwań, a następnego dnia, nie wiem, dostać losowego stąpa, ale to jest drużyna, która mam wrażenie jest solidna, dobrze wygląda, poza tymi meczami, kiedy nie wyglądają dobrze, tak? No, bo, Obviously. Ale, ale w tych meczach walczą w ogóle. To jest tak, tak. warto pochwalenia. W ich spotkaniach dosyć dużo się dzieje. To jakby. Nawet jak przegrywają, to nie są mecze na zasadzie przegrywane tak opasywnie, tylko cały czas tam jest podejmowana jakaś walka, cały czas jest jakaś aktywność od tej drużyny. No, oni nie przegrywają gier pasywnie. To uważam, że jest bardzo ważne pod ich kątem, bo, bo dają sobie zawsze szansę na ten comeback, Bo jeśli te gry się decydują, to one się decydują. W meczu na Cockpit bodajże na, du, na drugim smoku się ta gra taka zadecydowała, gdzie, gdzie kogoś po prostu wygrał walkę. Wziął smoka i chyba wziął cztery eliminacje z tego, potem Herald. My akurat miałem o tyle pecha komentując ten mecz, że wtedy miałem awarię internetową i nie zobaczyłem końca tej walki, a zobaczyłem sobie, już ją widziałem dzisiaj hmm. e, robiąc sobie prepa, już pod kątem ostatnich rozstrzygnięć. Więc no, czy, czy to jest druga siła tej, tej grupy? Myślę, że tak. Tak, podsumowując, trochę, stawiałbyś to, ich wyżej niż akademia? Po tym, co, co pokazali przez ostatnie dwa tygodnie, to tak, to postawiłbym ich wyżej, bo akademia pokazuje mi więcej problemów, niż, niż pokazuje y, dość drugi. To mnie trochę zaskakuje, ale mam że akademia trochę zbumowała po tym pierwszym, pierwszym sukcesie. Co nie? Też te, jakby ja się zgadzam z tym. Też uważam, że w tym momencie no. W... wstawiałbym emerytów. Mimo wszystko właśnie wyżej, niż Docisk Akademię, mimo że tam. Wiesz, są bardziej doświadczeni, w końcu są No, emerytami. w końcu są emerytami, tak? a Grają na akademię. To prawda, to prawda. Natomiast no, jest to. Mocna siła tej grupy. Wydaje mi się, że to jest też drużyna, która może, może coś namieszać w fazie playoff, ale, ale no. Przed nimi dwa spotkania z gatunku: Pokażcie nam, że jesteście tak mocni i nie potknijcie się na tych, którzy underperformowali. No i na cockpit zobaczymy, co będzie. To, to nie, jest, nie jest mecz, który, który potrzebują wygrać i gdzieś przechodząc dalej, docisk Akademia. Wynik 4-3. Pozostały im mecze na cockpit, który wygrali, na Adam Westcorp, który przegrali. I na Improve Esports, który też przegrali, docisk Akademia, jak widać, może wygrać z każdym i przegrać z każdym też może. To jest drużyna z gatunku, no, na najwyżej zagotujemy draft i trochę będzie przygotowany, trochę wyklipi. Albo, albo w gierce wydarzy się coś szalonego. Ja mam wrażenie, że to jest drużyna bardzo nieprzewidywalna. I oni mogą naprawdę na różnym poziomie gdzieś, gdzieś performować danego dnia. Znaczy, no, mamy ten jeden mecz przegrany na Adam Westcorp. To jest ten mecz z tym dziwnym draftem, komentow który komentowaliśmy wspólnie. Tak, tam był Kartusz w Dzisiaj... i Jasło na midzie. Tak, Yasuo... to jest dokładnie ten mecz. Eee, szybko teraz szukam meczu, który został przegrany. To jest mecz na improve, prawda? Tak, mecz na imprów. Tu już mamy dużo bardziej tradycyjny draft, ok dalej i też jest Gwiazdka, oczywiście tam był Sub, Emergency Sub, tam nie było pewnego składu, to jest druga przegrana. To powiedzmy, że te dwie przegrane są jeszcze do wytłumaczenia, nie? to jakby okej. Okay, jeden mecz zrobili dziwny draft i trochę zrekceważyli rywala. Drugi mecz z Subem też nie był aż tak daleko, ten mecz na był strasznie, był do, dosyć długi mecz. Loki tam też moim zdaniem kiepski performance od niego trochę, trochę printował. Yy, parę razy zdajwowany. Myślę, że dało się tego na spokojnie uniknąć. I Emeryci. Yy. Ten tutaj też jeden mecz wygrany, jeden mecz przegrany. Na, na okay. Esports Arena do oczyska ja się, bo, bo powiem szczerze, że jeszcze tego meczu chyba albo go nie pamiętam, albo go nie nadrobiłem jeszcze. Yy, więc musiałbyś mnie przeprowadzić. Tym mecz, bo Trochę nie, nie, nie jestem pewny tego meczu. Jest jestem, że go komentowałem i o tym zapomniałem. Yy, yy, to wiesz jest coś? Ja już ja już gdzieś poszukuję... Już gdzieś poszukuję... E, czego poszukuję? Mm, draftów z tego spotkania. Właśnie, jest... bo to no, mnie najbardziej potrzebne jest w tym momencie, tak naprawdę. Tak, pierwszy mecz to był dosyć pewnie wygrany. To była ta pierwsza fala wznosząca docisku Akademii, natomiast... Nie, to nie jest w ogóle nasz pierwszy wspólny mecz na kaście. E, bardzo możliwe, że tak mogło być, natomiast... W trzeci, dzień drugi, dzieje się spotkanie docisk Akademia na Esports Arena docisk 2. Po stronie docisku Akademii mamy draft Tamkench, Graves, Talia, Zeri, Alistar, a po stronie emerytów Gra, Twisted Fate, Rek'Sai, Fizz, Kalista, Rumble. No od emerytów dostajemy turbo zadymę draftową. No, no, taki mocno draft pod skilczak to jest. Właszcza, no, zwłaszcza ten bot lane, mocno W ogóle mamy dużo, bo jest tutaj Twisted Fight na topie. Tak, Fizz na midzie, Kalista z Ramblem na bocie. No to jest taki skilczak, to jest taki draft, który nie chce ci się grać. Tak Jeśli masz przegrywające linię to, to, to jest miejsce który decyduje się na liniach, a przegrywasz linię No bo no, nie da się grać w TF na linii tamkęczem, Jakby dopóki go nie trafisz skill i W, a on nie odflashuje ci cię nie zrandaunuje autoatakami do końca. No to good luck. Na Kalista Rumble było grane w Czyli Właśnie, z... fakty. To był, ten, to był jeden z tych meczów, gdzie pojawił się Swap. Tak jak Kazys tutaj dobrze pisze. Pozdro Kazys dla ciebie, dzięki. Że fajnie, że wpadłeś. Fajnie, że, że fajnie na do tego meczu nie komentowałem. To jestem przekonany, że go nie komentowałem, bo nie komentowałem tego meczu ze Swapem. Ja go nie komentowałem na pewno. Ja go nie, kom... ja go nie komentowałem Co, na pewno. To może być ten jeden z nielicznych dni, gdzie nas mhm. nie było. Bo był chyba taki dzień, gdzie komentowałem jeden mecz. Okay, to jest week trzeci, dzień drugi, tak? Tak. To, czy to nie był wtedy dzień, kiedy komentował Sasa? Między innymi. Nie, nie. nie, nie. Czyli nawet nie, nie, nie. zaraz ja powiem, kto komentował ja, ja to Ja Komentowałem to spotkanie. z Sasą na pewno. Bushman i Rariso komentowali ten mecz. I generalnie tak. A, wiem, który to jest dzień, dobra. To jest Takie... dzień, w którym ja napisałem mhm. na grupie, że Antos, sorry, ale ja potrzebuję odpocząć, bo ja umieram. <laughs> I, I jakby to było spotkanie, myślę, że warto je w ogóle, warto, warto jeden zrobić, jeśli go, jeśli go tak, nie to widziałeś. To, na no na pewno to zrobię, to jestem przekonany. I tam bardzo długo, znaczy bardzo długo, tam, nie wiem, 31 minuta, Gold jest równy, tylko problem jest taki, że Hubert na fizie robi kwadrę i Cassys zgarnia ostatniego kila. no i, no, dzie, dzieją, dzieją się, dzieją się takie rzeczy. I ostatecznie emeryci wygrywają gdzieś tę rozgrywkę. Ale wydaje mi się, że to w ogóle fakt, że pojawił się taki draft, to jest pewien ciekawy, pewien ciekawy wątek. Tak czy siak? No właśnie. Dociśnij Akademia. Znaleźć nawet na, YouTube naszym. na YouTube go na pewno nie znajdziesz, bo nie ma tam wiku Trzeciego, Natomiast jest na Też, Twitchu. Jest tak, 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 i Jigen ma w najbliższym czasie gdzieś ten week trzeci eee, też nie uzupełnić. Prostu, bo mi się mylą te Wiki, który jest który. Y natomiast to właśnie, stawiamy emerytów wyżej eee. niż docisk Akademię. to już ustaliliśmy, ale realnie docisk Akademia tak naprawdę z ostatniego Wiku może wyjść 3-0, ale patrząc po wynikach na Improve i na Adam Westcorp, może też wyjść równie dobrze 0-3 i tutaj różne rzeczy się mogą Tutaj różne rzeczy tak naprawdę mogą się wydarzyć. Niemniej jednak wydaje mi się, że to jest drużyna, która niesie za sobą pewną jakość, niesie za sobą też pewną niestabilność. No ale Sinar czy tam Cenar, czy tam Jerzy jest no nie ukrywajmy, naprawdę bardzo solidnym dżunglerem gdzieś z tymi kary wyborami. Też zobaczymy czy czy teraz gdzieś tego nie będziemy oglądać więcej. Bo z tego, co kojarzę tych zasobów w dżungli albo już jest, albo w najbliższym czasie jest, ma być. Już jest już więcej. No właśnie. Jest na no no właśnie. duży był dla Sinara, swoją drogą. No, no właśnie, o, o to właśnie mi chodzi. Do tego właśnie pije. Że, że gdzieś Sinar że gdzieś może tutaj będzie mógł jeszcze bardziej błyszczeć, a dość akademia to jest drużyna, która przekrojowo. Grała bardzo mocno do swojego leśnika. Może bardzo mocno to jest delikatna przesada, ale bardziej grała do swojego leśnika, niż leśnik gdzieś grający do linii. Więc gdzieś podsumowując tę pierwszą prędkość tej grupy, bo, bo ja bym gdzieś tę grupę nazwał właśnie grupą dwóch prędkości, ja bym ustawił to w takiej kolejności Cockpit, Esports Arena Emeryci i dociska Akademia. Takie... Taka byłaby moja trójka. Tak bym obstawiał. Czyli to koniec po, tej tabeli. Sport, Arena, Docisk 2 i potem Akademia. Tak jest. No to ja się z tym zgodzę. Tak jeszcze do Sinara to kiedyś się o Iron Wolves na pewno i chyba o Flachiken mówiło, że e, jak był Jonatis, to że nie stawiasz Roberta Lewandowskiego na obronie i to taki trochę case też, też Akademii, że, że nie chcesz Sinara rzucać na tych takich dżunglerów zadaniowych, na których on nie może błyszczyć. No na, na linii nawet meczu na. O Jezu, na kogo to był mecz? Komentowaliśmy go wspólnie. To był mecz na. O Jezu mnie. No maestro Fowisport. Nie Jezu. mogło. Tak być. I złożył Pentakila w bazie. Mogło tak się wydarzyć. Natomiast. Antos, Antos przestań wdychać kołpym z maestrem wychodzącym z grupy. Dobra, Antos, o maestro teraz będziemy mówić. Bo. No bo właśnie. O, cudownie. Zam... Zamknęliśmy, zamknęliśmy pierwszą połowę tej grupy, czas rozpocząć drugie pół. A w nim mamy. Adam Weskorp. Improve Esports i rzeczone Maestro V Esports. Jak wygląda tam aktualnie sytuacja? Dwie pierwsze wymienione przeze mnie drużyny mają rezultat 3 zwycięstwa, 4 porażki. W związku z tym, że wśród tych ostatnich trzech spotkań obu tym zespołom został no, mecz bezpośredni, to jedna z tych drużyn będzie miała 4 zwycięstwa. Biorąc pod uwagę, że cała reszta tabeli 4 zwycięstwa lub więcej posiada, Cztery winy to jest absolutny minimum, żeby z tej grupy wychodzić. Maestro V Esports aktualnie ma rezultat 1-6. Został mecz na Adam Westcorp, na Cockpit i na Esports Arena docisk Emeryci. Mają na absolutnie najgorszym możliwy termin na kątywkę sezonu. Znaczy na kątywkę grupy, pewnie chyba też, patrząc na, to, na ten terminarz. Jeśli musisz grać na dwie drużyny, które są najlepsze w tej grupie, by far, a jeśli nie są, to są w top 3. No to no nie no nie wychodzisz z tej grupy. W sensie, ok, na Adam Westcord może udać się wyrwać u mnie żeby nie być ostatnim w grupie. Jak Antos macie wygrać, to nas zaskoczycie w końcu czymś innym niż Voliberem w dżungli, bo jak zobaczę jeszcze, jak zobaczę piąty raz Volibera w dżungli, to się zżygam. Ale no właśnie, no właśnie, no właśnie, bo, bo myślę, że to może, być, to może być ciekawa kwestia, bo. Ja myślę, że tutaj nie powinienem się wypowiadać, ale tobie chciałbym tutaj oddać trochę narrację. Maestro Wii Sports, wynik 1-6. Skreślasz tę drużynę już z udziału w playoffach. No i matematyka mówi, że prawdopodobnie masz rację, ale. Znaczy, wiesz, ja bym ich nie skreślał, gdyby nie ten terminarz. Gdyby oni mieli do zagrania mecz na. Adam Westcorp, imprów i nawet na Akademię, bo Akademia lubi sobie przegrać mecz na kogoś słabszego od no, siebie. No Akademia lubi sobie, no lubi sobie zrobić na się. dwa mecze na kogoś z tej dwójki Adam Westcorp, y, Improve? to... O cudownie, jestem dwa razy na, dwa razy na streamie. <grym się> y, podwójnie byłem, okej, okay, ale no wracając, to, to bym ich jeszcze nie skreślał, bo Maestro daje mi sygnały, że potrafi grać w Ligę Legend, oni mecz na imprów pierwszy, do teraz nie wiem, jak oni go przegrali. W sensie obejrzałem ten mecz trzy razy już. I no ja do teraz nie wiem, jakim cudem maestro to przegrało. Bo oni mieliście, bo mówię, bo jesteś maestro, i pewnie jesteście tego że mieliście wszystkie zasoby, które potrzebowaliście. Okej, okay, smolder był smolderem wystakowanym, ale dalej mieliście, mieliście eldera w pewnym momencie chyba nawet. Bo mieliście duszę i za dwa Barony. No. no, jeśli chcesz wychodzić z grupy, w której wchodzą notabene cztery zespoły, to dużo. No to nie przegrywasz gier, gdzie masz taką przewagę. Po prostu. To się nie może wydarzyć. Eee, na Adam West Corp., jak obejrzałem szybko ten mecz dzisiaj, to klasyka maestro. Early game idzie nieźle i wywalamy się w mid game. To jest w ogóle tendencja tej drużyny. Nie, nie wiem, z czego to wynika. Bo masz trochę głębszą wiedzę ode mnie. Tak, ale wynika. wiesz, ale wiesz, ale ja pewnych rzeczy nie mogę powiedzieć. Natomiast ty, jeśli je powiesz, to jest jak najbardziej okej, okay, nie? Znaczy, no okej, okay, uważam, że są podejmowane złe walki w mid game, że jest. Dziwny priorytet na zagrania, czyli zamiast wziąć coś po drugiej stronie mapy, to bijecie się o walkę. Na przykład o wieżę na midzie, powiem, był mecz, yy, chyba na którą się ekipę dociskaczy, że stoi, stoi w trójkę na midzie jako maestro, na, pod wieżą dostajecie dajwa, bo jest 5 na 3 Widzicie barona? Pamiętam tę sytuację właśnie ją sobie Nie, pamiętam, który, nie, nie, nie w wiem, na który to jest mecz. To jest chyba mecz trzeci. O ile dobrze pamiętam, czekaj. Ja, przydam e... się że nie pamiętam na kogo, na kogo to było spotkanie, ale ja widzę tę sytuację w głowie. Widzę, widzę ją w głowie dosko doskonale ją widzę w głowie. To jest bodajcie mecz chyba na docisk Akademia, tak mi się wydaje, albo na koki. No który jest z tych drużyn? Jest daje w namidzie. E... Oni biorą Barona, a potem jest walka w, w Górnym Lesie przy Blubafie, która idzie na początku nieźle, ale potem ją skromotnie zintowana, bo to nie był int, tylko to po prostu przegrana, po prostu ktoś drużyna się włożyła portfel na stół, była bogatsza i po prostu zdała więcej obrażeń. I się gra kończy. I tak wygląda połowa gier maestro w tym sezonie, że mid game jest spoko, to musiało być gry mecz na to, bo ten mecz na cockpit był. Albo na, nie, tak, na kokpi to był mecz, bo na Texas kiedy od początku było kiepsko, bo tam były linie, które nie poszły tak jak miały pójść i no, ten mecz był mocno na początku szarpany, a potem się potoczył jednym torem. No i to jest tendencja tej drużyny, że nawet jak early wygląda spoko, to potem się dzieją rzeczy, które są dla mnie trochę niewytłumaczalne. Pod tyłem, no bijemy się na midzie, nie wiadomo w ogóle o co i, i, i tyle. I potem się mecz kończy, no bo nie da się grać, bo drużyna przeciwna ma 10 kalida. A indywidualnie? Jakbyś chciał powiedzmy jakiś gracze szczególnie skarcić albo szczególnie wyróżnić. Antos spokojnie. Wydaje mi się, że. mogę ocenić Antosa za draft. Nic, nic, nic nie mówię. Tak, oczywiście, że możesz oceniać Antosa bo za draft. Ty możesz. Zobacz że, je, zobacz, że jest tendencja wyborów na dżungli. Bo przez 4 pierwsze gry jest woliber? Bo popatrz nie po, po, powiem ci nawet więcej. Powiem ci nawet więcej. Teoretycznie, teoretycznie istnieje szansa, że na przykład jak w różnych drużynach analitycy też być może mają wpływ na draft. Więc, więc wiesz, ty, 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 ty teraz nie wiesz, ty nie wiesz, ty nie wiesz, kto jest winny. Dobra, dobrze, że nie wiesz, dobrze, nie Dobrze, Bo... obwin, obwin nas jako coaching staff, dobrze. Czytałem wiadomość, że się nie się rozłowiło. Też ją przeczytałem. Cztery razy Voliber pod rząd, który nie działa... Nie kwestia tego, że woli jest wąboczny, tylko on po prostu nie działa dla was po prostu, bo full to win dużo lepiej wyglądał na xinie, na którym mógł coś porobić, po prostu mógł solowo podziałać, nie musiał grać wokół alejki. Pojawił się... Zresztą, jezu, przepraszam za ten błąd językowy, nie powiem tak powiedzieć. Pojawia się... O Jezu, kto tam był w tym draftcie jeszcze jednym? Był... Była wygrany mecz swoją drogą. Yy... Nie zakończyłem się pickboardzie. Jestem niezadowolony z tego powodu. Ward cię skanował. on mnie Ward niestety, czekaj. Mecz, to był mecz na improve na pewno. To jest XSIN, to jest ten mecz wygrany. Potem pojawił się jakiś turbofarmiący leśnik z tego co pamiętam. Tylko Tylko kto to był? Oje, nie pamiętam, poczekaj. Tylko to co sprawdzi, tu jest jeszcze ten Oliver Ferelny. To się pojawił w tym meczu. To tak, ja mogę Cię przeprowadzić. Kazix, Z... już pamiętam, to, okay, to Azix. był Kazix. No to to jest w ogóle zmiana tendencji. Ten Kazix <todgłos> był, nie powiem, że był wybitny, ale był świeży. Pojawiała pojawiał się duża, duża aktywność. Na pewno na midzie był parokrotnie. No ten Kazix po prostu mógł podziałać sam. To mi się podobało, że to powinna być droga, żeby Full to Win mógł. Nawet nie, że dostawał twarmujących kiery leśników, bo to nie o to chodzi. Chodzi o postać, która po prostu może samemu podziewać. Typu, nawet ta waj byłaby już lepsza, albo w jego to by był super moim zdaniem postać dla was. No nie wiem, jak ktoś sobie patrzeć ja, ja patrzę pod kątem jakichś szybkich strzałów, pewnie wy wiecie lepiej, bo my macie w urząd sklimy. Tak, w, tak, w, tak, w... tak. Oczy, Oczywiste to jest, że my wiemy lepiej, ale wiesz, no ja tu nie mogę nic mówić, dlatego dlatego cieszę się, że tutaj ładnie tak przejąłeś narrację. No ale jeden zawodnik. Z tego pięciosobowego rosteru maestro, którego chciałbyś wymienić. Według ciebie indywidualnie najlepszy. Kto by to był? Najlepszy. Nie sugeruj się nie sugeruj się tym, co powiedział Antos, nie? Jakby twoja własna nie opinia. E... Kto według Ciebie w maestru wygląda najlepiej? Może chciałbyś powiedzieć, kto ewidentnie wygląda zdecydowanie. Tak by far na przykład najgorzej, nie? Jakby aptuju. Okay, Zresztą od prostszego dla mnie, bo uważam, że nie ma jednego zawodnika, który turbo underperformuje i totalnie intuje gry i że w ogóle nie da się grać przez niego, że nie wiem, przykładowo nie wiem, kamikaze źle engage'uje bardzo za, za każdym razem, bo nie wiem, Weres totalnie intuje wave'y na topie i dostaje dive'a co mecz, bo nie ma takiego, to jest może nie, kolektywny problem drużyny, której nie, nie ma, że jeden zawodnik totalnie ją intuje. I to ogólnie dobrze, bo to znaczy, że drużyna działa razem i to nie jest tak, że ktoś że przegrywa grę przez jedną osobę i że przykład jest przykładem, że się lubi. Um to najlepiej się pokazuje. Tak. Żeby ukontentować y, Antosa, powiem, że Łares wygląda nieźle, mimo tego, że dostaje, że jest totalnie intowany przez drużynę, bo dostając orna już nic nie może zrobić po prostu. On w draftcie w przegrywa grę, bo dostając orna na topa i będąc totalnym X-aidem, który full clean to totalnie olewa, y, to, że on się broni bardzo regularnie przed tymi dive'ami na tym ornie, to jest imponujące. Ja pragnę przypomnieć dwa solo killa przeciwko bodajże że ten no na Mordekaiserze. No właśnie, no właśnie, to już jest jedna rzecz. Eee, no pewnie mogę pochwalić Rogana, no bo on jako idikery robi, co ma robić najczęściej. Nie, nie kojarzę, żeby w jakimś fajcie totalnie zmintował pozycję na przykład, czy, czy jakoś też hardo przegrał alejkę, tak żeby nie da, żeby, żeby wyszedł z niej jakoś turbo do tyłu. No to tu często wychodził, ale. Ale nie, 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 nie jakoś bardzo. Eee... Powiedziałem najgorszego zawodnika na to że powiedziałem, że kolektywnie jesteście do dupy. Eee... Kurde, no, mam... Ciśnienie mi się trochę na usta, że Rozi trochę przegrywa lajki często, że, że, pamię że pamiętam parę razy, że dostaję przekopę na midzie i że, że przez to tracicie np. twoje grapsy albo nie możecie podejść pod smoka. To, to mi się kojarzy. No tylko też pytanie, na ile to jest kwestia pików. Bo na korkiem to jest rzeczywiste, że będzie dopychana nam idzie. Ale czy tam był jakiś taki pik, który mógłby. Był Rise? To może. Może to jest postać, która powinna trochę lepiej sobie. Rajz. Pamiętam tego Hueya, który którego chyba ześmy razem nie pochwali, nie byliśmy jakoś bardzo pochlebnie. Nie, nie bardzo pochlebnie się nie wypowiadaliśmy. To był ten mecz na. Na odwiesku na Akademii gdzie było pęta dla no bo tam Huey po prostu nie robił obrażeń i pojawił się problem jednego kary w kompozycji. Czyli ze DEFNO został i po prostu upadał. Więc jakbym miał powiedzieć, kto wygląda najgorzej, to chyba najbardziej wyróżnia mi się Rozi. Nie, nie chodzi o to, że jej, jej, jego już tego mema, bo już nie jest śmieszny. Chyba, przynajmniej dla mnie, już trochę zaczęło to być irytujące, bo, bo, bo chyba wszyscy już wiedzą, że to jest mem. Możemy w niego dalej jak chcecie, ale to, to nie ma znaczenia większego, yy, że po prostu trochę czasami zdarza się na linii przyintować. No, ale no to uważam, że problem że nie kończy się na tym, że o ten zawodnik jest do wymiany, tylko tam jest problem decyzyjności po prostu w mid game'ach i late game'ach, jeśli do nich w ogóle dochodzi, bo to jest nie, nie takie często. Dobra, dzięki. Natomiast. Właśnie, omówiliśmy cztery drużyny z dwóch stron gdzieś tej grupy, i zostały nam dwa zespoły, które gdzieś na papierze powinny między sobą rozstrzygnąć ostatnie miejsce, które daje ci awans do playoffów: Adam Westcorp i Improve Esports. Obie formacje. Proszę, proszę terminasz? już zaraz już już teraz ci o tym opowiem. Oby dwie formacje mają aktualnie trzy, cztery. Adam Westcorp pozostał mecz na Docisk Akademię, maestro VW Esports. Na Docisk Akademię wygrali tak samo jak ta maestro. Improve zagra na Docisk Akademię i Esports Arena, Docisk Emerytów. Jeśli tego nie sprawdziłem źle, już będę to, będę to już szybciutko weryfikował. Tak, dokładnie. Także na dwie drużyny dociskaczy. I do tego dochodzi piąte spotkanie, które trzeba gdzieś tutaj wziąć pod rozwagę. Mecz bezpośredni między tymi dwoma zespołami. Pierwszy zwyciężyło Improve Esports. Okej, okay. To ważne w dłuższej perspektywie, bo Improve Esports ma trudniejszy terminarz. Bo nie gra na maestro. Na papierze to jest duża przewaga dla Adam Westcorp, bo postawi. Jakbym miał yy, szybka predykcja na te mecze, zakładam, że Adam Westcorp ma 4, 4 wygrane, w tym podchodząc do meczu z Improved, bo to jest zakładany po mecz. No, czyli, albo... czyli tak, mam... czyli obstawiasz tak. Adam Westcorp przegrywa na Akademię, tak. wygrywa na Maestro tak. i w tym momencie mają 4 zwycięstwa. Improve 4 Esports. Zbyt zbyt tak, Improve e... Esports przegrywa, przegrywa na docisk na pewno... Akademię. I na Emery. Nie przegrywano docisk drugi, tego jestem pewny. Mm -hmm. Pewny, pewny czegoś w rolu to mogę być, jak zobaczę, jak wybucha Nexus, ale tak zakładam. Mm -hmm. I na akademie moje zdanie też przegrywają, mimo że wygrali pierwszy mecz, ale zastanawiam się, na ile to jest kwestia tego draftu dziwnego, i, i wielu dziwnych rzeczy, które się wydarzyły w tym, tym meczu. Chociażby kwadry dla JJ'a na Yasuo, Tylko po to, żeby potem upaść. Jakby to był dziwny mecz. I pewnie obie drużyny się z tym zgodzą, że on jest trochę niereprezentatywny dla poziomu obu tych drużyn. Bo pewnie Sorą na trochę ten mecz pociągnął wtedy. I uważam, że to się, roz... to, się... to się będzie decydowało w meczu bezpośrednim. I ważne jest to, że imprów wygrał pierwszy mecz. Bo no właśnie. przy zasadzie head-to-headów, jeśli imprów wygrywa, to przechodzi, mimo że mają równy bilans. A no, Adam Eskor po prostu wygrywa, bo ma, bo ma lepszy bilans. Tyle. Tak, czyli jakby generalnie, generalnie na koniec dnia dochodzimy do konkluzji, że Adam Westcorp potrzebuje wygrać mecz bezpośredni. Tak, w sensie, rozważania kończą się na tym, że Adam Westcorp musi wygrać mecz na improw. W sensie, to jest trochę case pod tym, ja mogę opowiadać teraz scenariusze, które się dzieją, jak kto kiedy wygrywa, ale najważniejsze jest tak, kto wygra mecz bezpośredni. To, to prawda. najbardziej absurdalne w tej sytuacji. I kto tam wygrywa, ja nie wiem, bo to jest mecz drużyn, który, który mnie osobiście rozczarowują. Bo ja spodziewałem się więcej po tych drużynach, zwłaszcza po Improv, bo pokazali się, że umieją kombigoć, potrafią grać w lola, potrafią nacisnąć, potrafią zrobić dużo fajnych rzeczy na mapie. You know, by the way, by the way, wygrali, urwali mapę i Akademii i Adam Westcorp. Tam pojawił się w pewnym momencie, w pewnym momencie mam wrażenie, Improv tak. Bardzo mocno przygasł w naszych oczach, tam jedynym zwycięstwem było to felerne zwycięstwo na Maestro, gdzie early game był. Ten no sam to, początek no rozgrywki był bardzo słaby. Się pojawił w draftzie, no właśnie. To mówić, to I, mieli... Konto smoldera. I mieli to jeden, dwa, wyglądali generalnie całościowo przeciętnie, po czym nagle załadowali nam. Teoretycznie ekspertom. Dwa szybkie ciosy, z prawej i z lewej strony, biorąc dwa winy. Na Adam Westkorp i na Docisk Akademię. I mam wrażenie, że ciężko jest te drużynę gdzieś oceniać. Też. Tam jest pewna wymienność, jeśli chodzi o opozycje wspierających. Pojawił się grombar, pojawił się lukas, pojawiła się panda. Też mam wrażenie, że od tego trochę zależy całościowy performance i proof. Czasami. W sensie to może powodować problemy że hmm. grasz w różnych składach, w różnych kombinacjach na tym bocie. też powiem szczerze, że najprościej opisywić gra w kratkę. Raz mecz jest dobry, raz jest słaby, raz dobry, raz słaby. To, to, jest, to jest ta tendencja. Adam Westcrow weszło z mocnym przytupem no. do ligi, bo wygrywali na, wygrywając na Akademię, potem przegrywając bodaj na kokpit. Tak jest. No i teraz oglądamy mecz na docisk, 19, docisk, na mecz na docisk 2. Który zaczął się nieźle. O, teraz zobaczymy w ogóle to. Widzę to, że jest ta walka. I tu się kończy nieźle, bo bardzo ładna szufla i pierwsza krew na konto. jest w pewnym momencie było chyba 2 albo 3-0. Więc to był już niezbyt start. No to się potem posypało. No ale Adam nie mocno z drużyną też pokładałem nie spore nadzieje po tym, jak weszli. Przyznam a, a się, się szersze, że tak samo miałem. Kończy się to 3-4 i, i takim. No graniem trochę. Trochę nie wiadomo jak. Właśnie trochę nie wiedzą chyba, jak chcą grać. Ja, ja mam, mam wrażenie, tak. że to jest drużyna, która jeśli zaczyna przegrywać, to tak sobie już oddaje gierkę do końca bez. bez zbyt dużej aktywności. Natomiast ja, ja sobie. Poró porównując mm. ich do drużyn, które mamy, mm. mamy kopi, który chce dominować całą mapę. Na przykład mamy. Akademia, która skupia się bardzo mocno na White grabach i w ogóle olewa pierwsze smoki. Mamy docisk drugi, który trochę łączy te dwa style, który trochę bardziej w smoki, ale też szuka tych zagrań na, na górnej stronie mapy. I mam, mamy Adam Osku, który trochę bierze tu, trochę tam i trochę w sumie wychodzi to, że nigdzie nie biorą niczego na mapie i tak trochę wegetują. Czy jakoś wybitne team fighty grali? To też nie jest ten case. Natomiast ja sobie pozwoliłem przygotować taką oto graficzkę. Porównującą obu le leśników, obu drużyn. I mam wrażenie, że szczerze, Catlifer, nie wiem. No. On miał jedną dobrą grę? Na żarwanie? Hunter na Wiego wyglądał całkiem dobrze. Ale Z to też jest jungler, który też. Nie wiem, dzieje się ta gra na Nokturnie, gdzie w sumie, mimo wszystko impaktu jakiegoś wielkiego nie robi. Żadnego, I... tak naprawdę żadnego impaktu nie robi. No, tym botem do klikania paranoi i podania w teamfightach. Wego był chyba najlepszym faktycznie zgodzę się i też obaj że mają relatywnie wysoki kill participation, ale... Znaczy, właśnie ja nie wiem, czy no dla Leśnika 60%, no bo... czy dla Leśnika 60% to jest dużo? Ja... To co, bo gdyby... Dla porównania, mógł... dla porównania Leśnicy w Edu, ci topowi, mają 70 i wzwyż, do 15 minuty 60 i wzwyż. Wiesz co moim zdaniem, wiesz czego moim zdaniem to wynika? To wynika z tego, że oni są bardzo pasywnie tak na wybory, które wybierają. No bo widzimy dużo tych zadaniowych. No Gatlinger trochę więcej tych farmiących. I to jest zrozumiałe, że my trochę niższe Kalpikili Participation, bo w early game trochę mniej się pojawia przy liniach. Na przykład ta jego belwet była tragiczna. Żeby było beznadziejnie. To że ten mecz, wyg mecz wygrał. To, to to, kryminał, tak? kryminał, kryminał, kryminał. To jest kryminał dla dociska czy akademii, że, ten, że tak belwet, że tak która pada cały czas przed smokami. Bo ja pamiętam ten mecz, bo oglądałem go chyba dwukrotnie. Ona. Od trzeciego chyba smoka na żadnym smoku nie było. Nawet chyba to się wziął duszę, ale przegrał grę, bo, bo jeden TFA nam gdzieś to ustawił. No by no była beznadziejna, ale... Don no, Jarvan był spoko. No, nie, Jarvan, ma... Jarvan wypadł bardzo dobrze. Jarvan w no, ogóle tak. jest postacią, która ratuje te statystyki katliferowi. Mhm. Ale wiesz co, bo problem jest taki, że katlifer gra bardzo po prostu cicho. To jest cichy dżungler, który się nie wybija. On mi się nie wybija ani bardzo negatywnie, ani bardzo pozytywnie. Po prostu jest, mam takie wrażenie. Jakby był junglerem, który trochę nie. Nie ma, Fuger, sugerujesz, tak, że bo... jest pasażerem trochę swojej tak, drużyny i gry w swojej tak, drużynie? Tak, tak, tak. Tak, by, tak bym powiedział, że to jest pasażer prób e i jeśli Improv wygrywa, to nie przez niego. Jeśli przegrywa, to też na się nie przez niego. Mhm. Że to... Bo też nie mam tak w tym sezonie Witersa, że, że widzę jednego zawodnika w którejś z drużyn i mówię: Jezus, Maria, co tegoś tu robi. No nie ma takiego zawodnika, że, że patrzę na niego i w ogóle nie powinno go tu być. Tak, mów, mów, tutaj śmiało. Ja potrzebuję się oświecić, także oddaję narrację w Twoje ręce odnośnie, odnośnie obu tych drużyn, odnośnie ich porównania i odnośnie też tych leśników, o których chciałem trochę więcej pomówić. Rzeczywisto, no, problem z gadaniem o tych drużynach jest taki, że one są nijakie. To jest duży problem tych drużyn, bo nawet sobie teraz szybko przeklikam mecz na, na, na małe strefy sportu, nie pamiętam go 1 do 1, w ogóle był bardzo, bardzo spokojny, był ten mecz. Bo... Bo w 12 mamy po jednej eliminacji. I to, to pokazuje trochę, jak ten mecz wygląda. No, bo po prostu nic się tu nie działo, praktycznie. I tu był case tego, że Adam Wesker wzięło Wojt Grabsy w tym meczu akurat. Wyjątkowo w tym meczu wzięło Wojt Grabsy. Maestro mm. bardzo pod smoki, co jest w sumie ich tendencją, bo nie wspomnieliśmy o tym, że maestro pierwsze, pierwsze smoki. To wynika z tego, że Ueres no, że po prostu jest na Big Side. A, a kamikado z organem radzą sobie całkiem nieżę na linii. I ten mecz się posypał w ogóle nagle, na przykład dla Maestro, bo on się wydarzył, wydarzył się invade przy na Redbuffie, który poszedł bardzo źle, bo skończył się. Ile ma inocami trzy, no, trzy minuty to padły. Prawda? Tak. Tak, tak, tak. No, no, no to się skończyło trzy za jeden, albo trzy za 2. mecz się posypał. No i to, to jest właśnie. Wygrane Adam Oskut, na tym polegałem, że dzieje się jakiś turbo młyn, którego nie wytłumaczę w sensowny sposób. No walka w meczu na docisk Akademia też nie był normalny. No bo jeśli walka kończy się 4 za 5, padron dla Yasuo, który robi trochę znikąd, trochę trochę. No nie chcę powiedzieć z dupy, ale no trochę trochę, to, tak to trochę wyglądało. I kończy się to, że Huesa tam dobije go na, na oparach punktu co no to, to jest dziwna walka. A trzecia wygrana to jest w ogóle, powiem szczerze, nie pamiętam na kogo jest wygrana, trzecia, trzecia wygrana Adam Westcorp. Ja już ci powiem. Ja gdzieś, gdzieś, gdzieś posiadam, posiadam takie informacje. już ci mówię. Adam Westcorp wygrało jedną grę na Cockpit. O treści... Idziemy 5 na 5 i na bocie się A, klepiemy ten, ten, i wygrywamy no 4, na, 4 za 1, wymieniamy. Wyrzuciłem ten mecz w pamięci, szczerze mówiąc, bo był tak głupi, tak absurdalny, że go, trochę nie chcę go pamiętać. I właśnie, I właśnie i właśnie potem, potem się nie. też pojawia dobra przytomność od Huntera, bo gracze, dolna alejka kokpitu, Hubi, Serek, wypychają tę dolną alejkę w momencie, w którym warus ma doda dwa, dodatkowe, no, mm, dwa dodatkowe longswordy. Tam popi też bodajże, gra przy tym warusie na bocie. Mhm. I po trzech kampach Hunter po prostu wbiega na tego bota. Kolejne dwie eliminacje dla warusa. I szczerze, nie da się grać. No, graj. No to, to, kończy, to kończy ten mecz. Kalista jest used to do końca meczu, bo jeszcze jest warianty pod letality czyli już w ogóle jest bezużyteczna. Bo no. Kalista jest fajna tylko wtedy, kiedy jesteś do przodu, i może po prostu bezkarnie rzucać sobie Q do przodu i nikt cię nie pokaże, bo jesteś po prostu włączony wszystkich. Um, I. No, ja ten mecz wyrzucam z pamięci, bo jest bez sensu go oceniać, bo, bo jest. Błędem statystycznym, tak chciałbym go nazwać. W sensie to mm -hmm. się nie dzieje drugi raz po prostu. No i zbała bo... na to szansa. Bo to, co powiedział nam na wywiadzie. E... O Jezu to było na wywiadzie po dzień później. Boże, nie pamiętam, przepraszam. Z kimś gadaliśmy na wywiadzie i powiedział, że nie, to nie był Hubi. Tak, to był chyba Hubi, że że drugi raz tego nie biorą, bo po prostu przegrywają to i to, to był totalny ind z ich strony, I że to się nie powinno wydarzyć, bo oni straty nigdy nie wygrywają. Bo Udyr klika W, czy tam inny klawisz, na pewno, że nie, nie, nie pamiętam dokładnie, że nie grałem Udyrem po reworku, wiem, że tego pół roku temu. Yy, ale Wiesz, jak nie grasz danym czempionem, to nie musisz wiedzieć, pod jakim klawiszem ma jako Unicent. No ten klawisz, to ma kółko dookoła siebie, no, no, no. takie zadające obrażenia, i on po prostu chodził w team fight mm. i zadawał 5 osobom Tak Tak, tak, tak. tak, 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 tak nie dało się tego wygrać, to było niewygrywalne. mimo że miałeś na i i powinieneś wygrywać, teoretycznie. No, no tak właśnie, jako. no właśnie, ale. ale. No i, i mm. Adam Łajskor właśnie tak wygrywa gry, że trochę nie powinni ich wygrywać, bo papieże są słabsi, albo wygrywają przez tak absurdalne wydarzenia. jak. Pięciosłowit niefaj na bocie w pierwszej minucie. Ale wiesz, oni też trochę szukają takich zagrań. Prawie w każdym meczu, gdzie grali z Blue Side'u, podchodzą w piątkę na bota. Prawie no tak. w każdym meczu, gdzie grają z Red Side'u Effigy po dopnięciu ze stakowanego Wave'a wchodzi na grąpa przeciwnikowi. Natomiast. I to się często kończy źle w tym problemie. Tak, tak. Tak, 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 tak. tak. Ale. Właśnie mnie też wydaje, że Adam Westcorp że Adam Westcorp bardziej underperformuje niż imprów i jakby patrząc na roster, oni powinni wyglądać lepiej. Lepiej w porównaniu do samych siebie, pomijając to, że powinni wyglądać lepiej niż imprów. Ja bym w tym, w tym starciu bezpośrednim mimo wszystko stawiał na Adam Westcorp. Natomiast... No, przede wszystkim nie chcę, żeby pasywnie przegrali grę. Ale, ale Imprów umówmy się, nie wygląda dobrze. To jest drużyna, która. Ty nakreślałeś maestro jako najsłabszą drużynę w tej grupie. No i Imprów teoretycznie dwa razy z maestro mogło przegrać. Gdyby nie wydarzyła się ta pierwsza yy, gra w tak, sezonie. Tak, tak. W sensie myślę, że gdybyśmy dostali trzeci bezpośrednio Między Maestro a Imprów, to maestro go wygrywa. Tylko imprów ma ten gen. Wracania do gier. W sensie oni trafią wrócić do gry, kiedy trochę nigdy nie, 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 nie powinni do niej wrócić. Maestro tego nie ma, mam z z... ma że maestro jak już przegrywa grę, to przegrywa ją do końca. Eee, ale mówiąc o tych drużynach, te, to są drużyny, które wejdą do playoffów, które z nich wejdzie do playoffów. Dostanie łupnia w pierwszej rundzie, 2-0. Po prostu. Jakby nieważne. Chyba, że trafią na kogoś z dwójki. No, nie dół, no, domyślnie zajmują czwarte miejsce, więc trafiają na zwycięzcę grupy B. Sony, sorry, NLT mix w sklepie w dwie To będzie najszybsza seria tych play No zaraz. wiesz, NL Team jeszcze nie wygrało grupy, ale, ale... Wygrałem grupę, w sensie, jakby chcę powiedzieć, że, naprawdę, że z dał, byciem dałpterem NL Teamu jestem Jeszcze do tego przejdziemy, o tym będziemy jeszcze mogli pomówić. Natomiast... Tak, tak, tak. No, to Od szyb, Ciebie. Szyb, szyb, mówiąc, mhm. ja nie wierzę w te drużyny. żadna z tych drużyn, nie wierzę, żeby ona wygrała na kogokolwiek, kto zajmie pierwsze miejsce w grupie B, po prostu. Mhm. Myślę, myślę, że ma to sens. Myślę, że mógłbym się pod tym podpisać. Natomiast od Ciebie chciałbym usłyszeć. Kto wygrywa spotkanie bezpośrednie? Adam Westcorp Improve Sports. Trudne pytanie. I... Bo doszliśmy do tego, że to spotkanie Mogę zadecyduje przestać, że... o tym, kto wyjdzie. <laughs> Mogę powiedzieć, że przegra Esport, ale nie przegra wiem. Przegra Esport. Już powiedziałem. Dobra, sorry. Przepraszam, bo wydrżony. E... Dobra, nie wiem, postawię na Adam Westcorp, ale, ale to, jest 4, to jest 51 do 49 moim zdaniem. No, taki remis ja ze wskazaniem, tak. nie? Rozumiem. Tak, trochę, trochę, trochę tak. No cóż, wydaje to, mi się, to, że... No, że... No, no. No, jak dojdzie do jego predykcji, to ja będę siedział przez 10 minut myślę, okay, zobaczyłem sobie dwa, dwa mecze wcześniej, bo może się nagle okazać, że... To z tych drużyn nagle podskoczy z formą, co w przypadku wypadku improve, improve i sport jest możliwe, bo oni właśnie tak dziwnie, dziwnie spajkują z formą, że, że na tych gorszych potrafią przegrać, a na tych lepszych, tych Robin Hood tej ligi trochę, tej grupy bardziej, tej grupy, że wygrywają na tych lepszych, przegrywają na tych gorszych. I jakby się na przykład okazało, że, nie wiem, że Adam Westcourt przegra na Maestro, nie? w ogóle to wtedy mnie skreśla Maestro z walki o a, awans, ale, ale, ale mówmy się, raczej jest to mało prawdopodobne. Czy wiesz, jakby maestro pełni taką ważną funkcję w tej grupie, że nawet jeśli maestro nie wyjdzie, AK nie wygra trzech spotkań na trzy do końca sezonu, to urywając dowolnej z tych trzech drużyn mapę, ja, możesz bardzo gruntownie zmienić układ tabeli. Poczekaj, ale to nie jest w ogóle tak, że jeśli maestro nadwygra trzy mecze, Ktoś z dwójki, imprów Esports, Adam escort musi przegrać wszystkie. Tak. Mm, już ci tłumaczę. Bo jestem ciekawy, bo właśnie, bo... Poczekaj, chodzi no, bo o to. Jeśli, jeśli jest mecz bezpośredni, no to ktoś będzie miał cztery winy. Y tak, tak, o to chodzi. O to chodzi, Be że, że któraś z tych drużyn będzie miała minimum cztery winy. Może się wydarzyć scenariusz, w którym obie mają cztery winy. No, ale wtedy maestro jakby nie, nie bierzemy pod uwagę, bo ktoś, wtedy Adam Atomoscorp musi wygrać. To, to, to nie, nie? Wtedy, wtedy jakby. Możliwym jest scenariusz, gdzie masz. Możliwy jest scenariusz, w którym maestro, Adam i Improw mają po cztery zwycięstwa. Ba! Jakby To oczywiście tutaj się nie wydarzy, ale tak, ale tak generalnie, tak generalnie ja chcę Ci nakreślić, że możliwy jest scenariusz, jeśli mamy sześciodrużynową grupę. Cztery drużyny wychodzą. To, że wychodzi drużyna z dwoma zwycięstwami. Bo drużyna z czwartego, piątego i szóstego miejsca ma dwa zwycięstwa. Jest możliwy taki scenariusz. Natomiast tutaj, tutaj minimum cztery zwycięstwa to jest najlepszy scenariusz dla maestro, tak? Że będzie potrzeba czterech zwycięstw do top 4. No ale może się okazać, że będzie potrzeba tych zwycięstw pięć. No, i, Ale, i wtedy no, już ma będzie. takiego scenariusza, bo to jest trochę jak scenariusz, nie wiem, z grupy, jakby jeszcze były grupy na workach, że drużyna z dwoma, dwoma zwycięzcami może teoretycznie wyjść, na tych tak wyszło. Albo jak mamy nowy format leca, to teoretycznie możemy mieć sytuację, gdzie mamy drużynę teraz z dwoma zwycięstwami wychodzi z tej, z tego, jakby zajmuje, 8, zajmuje top, top 8, bo mamy drużynę, która robi 0,9 i drużynę, która robi 1,8. I wtedy dwa ci dają. To są scenariusze, które są tak głupie, że na tych nie bierzesz pod uwagę, bo są tak absurdalne i się prawie nie dzieją. Nie no akurat mając, mając 10 drużyn, które grają 9 bo 1 scenariusz, w którym idziemy po zwycięstwach od 9-0 do 0-9, jest bardzo realistyczny. Znaczy jest możliwy. Okej, okay, no ale wiesz, dochodzimy do sytuacji, gdzie jedna drużyna ma 0-9 i 1-8, no to już się to wiesz, to jest układ gwiazd, musisz wszystko w jednej linii, że jedna drużyna robi 0-9, 1-8 i 2-7, nie? Jakby to jest możliwe, oczywiście jest możliwe, ale, ale przed sezonem tego nie kolujesz, no bo to, to po prostu się się raczej nie wydarzy. Wiesz, przede wszystkim przed sezonem zakładasz, muszę wygrać jak najwięcej gier. Tak, A, to jest, to żeby, to żeby to właśnie się nie znaleźć w tej sytuacji, w której. Rozważamy, jak muszą się ułożyć mecze pozostałych drużyn, żebyś ty miał matematyczne szanse na to, żeby awansować. Bo. ja jestem kibicem ROK, robiłem to w tym sezonie, kiedy grałem w Rygera na SK. <słuchaj> no, jakby, jakby, no motyw jest taki, awans Maestro nie jest zależny już tylko od Maestro, co no tak, jest to, się. nieoptymalną sytuacją, natomiast... Ja teoretycznie hmm. to Akademia jeszcze może odpaść z tej grupy? Tak. Wystarczy, że przegrają, no. że przegrają trzy mecze, które im zostały, Wtedy Improw już będzie miało cztery zwycięstwa i Adam Wesk już będzie miało cztery zwycięstwa. A, i wtedy Mała A docisk Akademia. Nie, 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 a docisk Akademia wtedy też będzie miało. Jakby bezpośrednio na Adam Weskap i na Improw 0202. A więc, 02 w ogóle. więc wtedy wychodzi Cockpit, Emeryci, Adam Westcorp i Imprów. Jest taki scenariusz, w którym docisk Akademia nie wychodzi z tej grupy, wow, no w sensie ale... to się muszą tak gwiazdy ułożyć, że... No ja liczę, że z tych trzech spotkań no, jednego wina wezmą, tak? No muszą wziąć, moim zdaniem muszą wziąć. Czy znaczy, w ogóle Akademia jest moim zdaniem dużym oszczarowaniem tej grupy. Jeśli się w playoffach nie pokażą dużo lepiej, to, to moim zdaniem są dużym rozczarowaniem. No właśnie to właśnie, ale wydaje, mi się, ale wydaje mi się, że te zmiany w meczu, jakie mogą wystąpić, prawdopodobnie będą na ich korzyść, ale to wszystko gdzieś będziemy kontrolować i weryfikować. Druga grupa, grupa B. Tutaj tych spotkań było zdecydowanie mniej i tutaj sytuacja jest zdecydowanie bardziej otwarta. Tu tych scenariuszy jest mnóstwo i, i ciężko byłoby zliczyć je wszystkie, ale jedno jest pewne w tej grupie: NL Team melduje się w playoffach. Póki co 6-1. Ich tak, już pierwsze. nie da się z tej grupy wykluczyć. Zostały im spotkania na docisk wschodni, na eSports Arena docisk i na Revolt Mountain. I na tę ostatnią drużynę przegrali. I właśnie do tego chciałem trochę, trochę tutaj nawiązać. Byliśmy na początku sezonu daupterami. Później niektórzy daupterzy przeszli na stronę beliverów. Po czym dzieje się mecz na Revolt Mountain i go przegrywasz? Drużyna 4-0 no. na 0-4. Czy NL Team jest na pewno tak dobry? Czy NL Team jest na pewno tak mocny? Już Z nie co, mówię ja w perspektywie mam... tej grupy, tylko może w perspektywie całej ligi. Jakbym miał w tym momencie robić ranking siły po tych spotkaniach, jako że na szczęście NL Team zagrało dużo spotkań, więc można ich porównać do grupy, do grupy, do grupy, do grupy tak. A. Więc to jest akurat dobre pod tym kątem, to umieściłbym ich delikatnie niżej od kopitu. Ale na drugim miejscu, jeśli chodzi o aktualny, e, aktualny poziom siły w całym turnieju, jestem, e, okej, okay, no, to jest na aktualny moment, bo myślę, że dość wschodni na przykład podskoczy wyżej w tym rankingu. April ale się, wrócił e, do grania. Właśnie, to jest ważne. Wiem, że Kuwu jest chyba na czacie, więc. więc Pozdrawiamy Kuwu, oczywiście. No, pewno. Myślę, że aktualnie najlepsze strzelczyni w lidze. Nie dlatego, że jest jedyną strzelczynią, tylko ogólnie ze wszystkich jajtykary. Dobra, Ale... okej. Okay. Ej, to, to, jest, to jest ważny statement. To jest gruby statement z Twojej strony. Uważam, Mówisz, że jest to jest to jeden. W lidze. Tak, uważam, że jest to jeden w tym momencie. Tak, uważam, uważam że tak. Lepsza od Dżemika? lepsza od Hubiego? Tak. Myślę, że. Nie jest to duża różnica. To nie jest tak, że uważam, że oni są słabi. Tylko uważam, że. By far formą, w tym momencie, może, może to jestem właśnie ciekawy bezpośredniego starcia na, na NL Team, bo pierwszy mecz się zakończył, był równy mecz w ogóle, z tego co ja pamiętam, że to nie był stomp ani w jednym, ani w drugim, tylko to był dość długo wyrównany mecz między NL a Dzieckiem Wschodnim, więc jestem ciekaw rewanżu, bo on może być ważny w ogóle w kontekście tej grupy. Bo tak trochę płynnie przechodząc między tymi dwoma, dwoma drużynami, bo są one moim zdaniem... Może nie dużo wyżej, ale są na pewno top dwa tej grupy. I to też jest grupa yy, dwóch drużyn, tak bym ją nazwał. Ehm, bo docisk wschodni ma, no wiadomo, więcej spotkań do zagrania, bo to jeszcze pięć spotkań. Tak, pięć jest przed nimi. E, czyli na każdą drużynę jeszcze muszą zagrać raz, tak? Mhm, Dokładnie tak jest. No to szybko lecą. No Anstobit muszą wygrać, moim zdaniem. Revolt Motley również. Lord Plus New Deck również powinni. E, no, już są 7-1 został... i został Esports Arena docisk i NLT. No okej, okay, zakładamy, że wtedy NL Team też wygrał swoje mecze na dolną część drobinki, bo chyba na Revolt grali raz, na Unstopic grali dwa razy, tak? Jeszcze raz? Pytasz o? Unstopic i Revolt Mountain. Unstopic już zagrało jeden mecz rewanżowy, Revolt Mountain jeszcze nie, natomiast Unstopic ma już 0-2 na NL Team właśnie. Ok, no to na Revolt muszą wygrać moim zdaniem? Na Lola Post to również muszą wygrać. Jeśli chcą być pierwsi, muszą pokonać główny skład docisku, który moim zdaniem jest w ogóle słabszy od wschodniego. Mówiłem to od początku sezonu, mm. chyba. Tak, wydaje mi się to Na pewno, pewno były głosy, ja się do nich dołączałem, ale mm. nie wiem czy powiedziałem to, bo ja tak uważałem od początku, że docisk wschodni wygląda lepiej niż główny docisk, bo po prostu trochę mocniejszy roster moim zdaniem. Bacząc um, też po nikach. No i. Idąc dalej, no to bezpośredni mecz moim zdaniem decyduje tutaj kto zajmuje pierwsze miejsce w grupie. To się może skończyć w ogóle tiebreakerem, że obie drużyny na przykład skończą z wynikiem... 8-2. 8-2, tak. To musi tak się skończyć wtedy. A, to wtedy Dość Wschodnia musi jakoś przegrać jeszcze. Mm. No bo wtedy... Tak, NLT tak, tak, bo NL Team ma już jedną porażkę. tak, Więc tak. tak. Ta żeby doszło do tiebreakera nie, nie może być innego scenariusza niż, niż, niż 8-2. Niż Wtedy na przykład dociec wschodni musiałby przegrać na skład główny docisku. Ale my by wy Ja nie wiem, czy drużyny przegrały na Revolt. O Revolt się jeszcze będziemy mówić, bo wydaje mi się, że Revolt może, by zabawne, może być ciekawym ty, scenariuszem, ty, scenariuszem ty, tutaj. na Revolt po razie. To by było bardzo zabawne. Natomiast, natomiast ja, ja, nie wiem, ja nie wiem, czy my drużynę docisku będziemy do końca sezonu oglądać w takim samym składzie. Którego jeszcze było, Bo dociec wschodni też miał zmiany i to dużo tych zmian było. Czy dziś wschodni mam wrażenie, so far, że tutaj Haster wróci do grania, ale no, nie wiem jak tam sytuacja wygląda, że Potys jest tutaj tylko tymczasowo, na środkowej alejce. Wydaje przynajmniej. A no, Apri był chyba tym docelowym wspierającym, Na B pojawiła się no, na te pierwsze trzy gry, dopóki April nie wróci do grania w League of Legend. No, więc... A przede wszystkim musi najpierw kupić y, mandat na nami, a nie Shurelia. To najważniejszy, najważniejszy najważniejsza rzecz w jego gameplayu. Zwłaszcza jak, kiedy gra z Lucianem. Mhm. Ym, no, czy, jeśli wróci skład taki domyślny, czyli Haster Tomaszek w April, to to jest bardzo mocny skład, który przed ceną bym powiedział, że powinien zrobić przynajmniej finał. A teraz no, wow. jak mówisz? Przez to, że chyba nie grali jeszcze w tym zestawie. Jeszcze nie grali w takim wystawieniu, no Nie zagrali ani nie, nie. mogę gry. powiedzieć, że nie powinni go zrobić. Mam nadzieję, że dostaniemy ten. Najlepiej, jakby to był mecz. Jakby wszystkie mecze już były w tym składzie, no to wiadomo. Um, jeśli nie zajmą pierwszego miejsca w grupie, czyli przegrają na, na NL Team i nawet jeśli będzie to jeden mecz przegrany, no to w tym momencie uważam, że NL Team jest po prostu lepszą drużyną. I że to oni są głównym faworytem do, z, tej, z tej części drabinki. Zakładam, że zajmują górną część drabinki, czyli będą po stronie niż górna część drabinki grupy A. To oni są największym faworytem, żeby pójść do finału. Mhm. Niezależnie od losowania. Po prostu uważam, że w tym momencie, patrząc na to, jak grają wszystkie formacje, to Cockpit NLT powinien być obecnym finałem Whiteerscap. Mhm. Tak to się przynajmniej układa na razie. No, dociśnij ma dużo siły w nikach. Pytanie właśnie na ile na ile dotną, na ile grać będą razem. Natomiast na pewno jakby... A z drugiej strony na przykład wydarzyła się gra docisku wschodniego na Revolt, która trwała ponad godzinę i... To był eksperyment By... społeczny. To był eksper... Mówisz, okej. Okay. Którego, którego Rowi prawie nie przetrwał. <laughs> Więc dalej nie obejrzałem tej gry, bo bardzo nie chcę jej oglądać, bo boję się, co tam się wydarzyło. Ja, ja miałem, ja miałem, przyjemność ją oglądać, jak usłyszałem. Shona Właśnie Baina. No przyjemność czy nieprzyjemność? Znaczy wiesz, wiesz, to była o tyle fajna gra do wywiadu z Seanem Bainem i z Markiem Maruchą, że póki co, so far byłem dalej jedynym gościem tego, tego, tego talk show. Ja nie wiem, czy ten projekt przypadkiem nie upada i jakby... Myślisz, że ten mecz mógł zabić ten projekt? Znaczy bardziej chodzi mi na przykład o moją osobę. Na przykład popatrz. Pojawiam się w Maestro, Maestro zaczyna sezon 1.6, pojawiam się u Shona Bane'a, Sean Bane znika z, z tym swoim projektem. Ja bym ja się, tu zastan ja bym się tutaj bym zastanowił, ja tu bym się zastanowił, kto ja to jest a waszego supporta, czyli Kamikadze, bo jak Kamikadze był w NL Teamie, to no. Team nie wyszedł z grupy. Teraz NL Teamie jest pierwszy. Jak jest w jak jest maestro, to majestro zadzą temu finał. Teraz majestro zajmuje ostatnie miejsce w grupie. Kamikadza nakłada klątwę na drużyny w Ja Ja Oscara bardzo lubię, ale no fakty mówią same za siebie. Natomiast, no właśnie, ja nie wiem, czy, te, czy też nie zajdą jakieś zmiany, jeśli chodzi o, o główną formację docisku. Natomiast, no cóż, będziemy gdzieś to będzie, śledzić. główny mógłby ukać zawodnika z docisku wschodniego. Myślę, że to się nie wydarzy. Ja bardziej. Ja bardziej, ja bardziej mi się bardziej tak. wydaje, bo ja widziałem gdzieś na Twitterze, że. Mm, docisk szukał. Nie, czy... nie docisk szukał leśnika i supporta. Ale główny czy wschodni? Docisk jako organizacja. A, jako organizacja, okej, okay, dobra. Czyli całość. Czyli nie wiadomo szukali, do szukali leśnika i wspierającego. Znaczy być może w ogóle nie pod kątem Waitersa, tak? No bo... Oni grają tam różne lany i, i w ogóle. Natomiast natomiast był, pojawił się taki post, ym, gdzie, gdzie szukali zawodników. No i ja, ja to potencjalnie widzę, że gdzieś na przykład do, do głównego składu docisku. Okay, jest wiadomość na czacie. Wschodni gra w Mirror, że od to do końca turnieju już. Okej, okay, okej, okay, to jest dzięki Gabu. To jest ważna informacja, bo my teraz, jakby. Niezależnie od tego, na jakim poziomie docisk wschodni się pokaże w pierwszym meczu w rosterze Haster, Tomaszek, Bless, QW, April, oni już będą grali w tym rosterze domyślnym. Więc no, będą się dogrywać te wszystkie, te wszystkie trybiki, tam się zaczną zasębiać. I to jest drużyna, która na pewno na papierze ma mnóstwo mocy. I z każdym kolejnym meczem powinni być coraz mocniejsi w tym swoim zestawie, więc... To jeszcze jest jedna wiadomość to coś od Kubu Xonusa, Kub Xonusa, jakkolwiek. Ja bym co powiedział Kubik Sonus, ale, Kubiksonus, ale Kubi, powiedz nam, powiedz jest nam, zmiana czy między... I o, czyli, czyli potwierdza się to co, to, co gdzieś mówiłem? Czyli leci La Pampa, leci Adox i mamy Kubiksonus a, ktoś... Adox grał, okej, okay, bo to nie grał. Salaterka, Kenshi... ktoś. Dopóki nie wiem kto tam jest, się dłużynia, no. No, no, to chociaż wygrać do drużynia. No, to też właśnie bo prawda. So far, bo... Oni są so ofarinie chyba przegrali. chyba przegrali właśnie na, 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 przegrali na NL Team i chyba przegrali na wschodni. Ja już ci powiem, wschodny. na NL Team i na Docis wschodni dokładnie miałeś rację. No to technicznie przegrali na dwie najlepsze drużyny tej grupy. Mimo, że Docis wschodni nie grał w optymalnym składzie. Czyli jakby Więc, że... na, możemy też nakreślić taką łatwą dla nich trajektorię, że, tak, że takie 6-4 to jest taki wynik domyślny, nie? No, Wygrywają tak. na te trzy drużyny, które są pod nimi i przegrywają na te dwie, które są... Um... Gdyby dalej... Kubiksonus, jakbyś mógł też rzucić link do tweeta. Chyba, że ty, Matal, już tam to sobie lecisz. To właśnie. Mhm, dobra. Hmm. dobra, Natomiast wydaje mi się, że Daci Schodni nie wiem, jak patrzę na tych graczy, którzy zostają w tym składzie, Kubik Sonus, gracz o trochę zawężonym champion poolu, bo tam no ten Atrox się tak mocno wybija, ale, ale to jest gracz, który na alejce 1v1 wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jakby ja też nie wiem, czy, czy, ty miałeś, czy ty miałeś możliwość to oglądać, czy w ogóle miałeś chęci, ale ostatnio nie pamiętam, jaki to był dzień tygodnia ale w rozgrywkach akademickich gra Politechnika Białostocka na Politechnikę Wrocławską. Z Politechniki Wrocławskiej jest Kubiksonus, z Politechniki Białostockiej Arals. To plainer NL teamu. No i szczerze, jakby Politechnika Wrocławska dostała w tamtej trójce Turbo turbostompa, ale, ale, Kubiksonus w zestawieniu na Aralsa powiedzieć, że wyglądał dobrze, to myślę, że takie minimum bo naprawdę wydaje mi się, że tak w izolacji pokazywał się dużo lepiej niż niż to player NL -teamu. Pomimo że jakby to też nie chcę, żeby to tak wybrzmiało, że, że uważam, że Arals jest słaby, bo nie, wcale tak nie uważam, wręcz przeciwnie. Ale Kubiksonus, szczerze jest od Aralsa na przykład lepszy. Zresztą... Dzisiaj miałem przyjemność przeprowadzić z Aralsem wywiad, który gdzieś ukaże się w piątek. On też stwierdził, że no, stan na ja dzisiaj ku jest lepszy. To chodzi mm -hmm. do dysku, to na supporta chodzi Toldzi, czyli to jak było napisane w Arkuszu. Ej, to, ja to, bym... to jest huge upgrade. Tak. Upgrade. Ciekawe, że Toldzi w ogóle wraca do, do podziemia, bo mówił, że nie zamierza wracać. No wiesz, ja nieznane, są, nieznane są wyroki dobrych ofert z Esport sport areny docisku. Docisk, tak, tak. Ufaj, ufaj tak jak raperom, czyli nie ufaj. Znaczy, nie, ja, mi się wydaje, mi się wydaje tak, tak szczerze. na dżunglę mhm. wchodzi ksawow. Mhm. Znaczy, ja nie wiem co to jest. Jakby nie, jest, tu widzę jest pisane jako sub, okej. Okay. Ale nie, 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 nie scoutowałem go jeszcze, więc... Zrobię to teraz bardzo szybko. Dobra, może z tym 8, huge 3, upgrade 3. mogłem przesadzić z huge upgrade, ale wydaje mi się, że. Okay, że to, to jest to od paradoksa. No, Bo Ksawow miał, miał w zeszłym nie grandmastera. To jest naprawdę dużo. Grandmaster i to w ogóle dużo LP było 775 na EUW. Więc nikt. To, to nie jest słaby jungler, to na pewno. Z sobie szybko. To jest trochę. Może prostackie porównywanie graczy po, 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 po punktach rankingowych, bo wiadomo to się nie zawsze przekłada. był w Masterze i miał Mastera 1LP w zeszłym sezonie. Teoretycznie to jest lepszy gracz, patrząc po solo kolejce. Na ile się to przełoży na grę drużynową? To nie wiem. No też musimy wiedzieć, Ale pytasz o kogo? Czy pytasz o junglera, czy pytasz o chyba, chyba chodziło o to, że powiedziałem, że Tolci to, to jest potencjalnie huge upgrade. Ludzi dużo tryharduje ostatnio, jeśli chodzi o, o, o solo kolejkę. G Bo widziałem, że to post z podsumowaniem. Szczerze? Mógłbym przesadzić. Myślę, że pewnie przesadziłem. Ale... no nie wiem. Ja mam, ja, ja, ja mam wrażenie... Że Tolzdy to jest gracz, który już wygląda bardzo dobrze, a do sufitu mu jeszcze trochę brakuje i, i może się gdzieś, gdzieś rozwinąć. Wiem, że Adoks ma ogar. Powie, powiedziałem, że mogę się mylić, ale. Dalej o tym myślę, ale no, chyba mimo wszystko. bo mimo wszystko Tolsdiego stawiałbym wyżej, ale w sumie mogę być też Delużynal. Jeśli o to chodzi. Matal, może tutaj dać jakąś drugą opinię? Nie wiem, w sensie Adolf mnie jakoś też turbo nie przekonał w tym splicie. Nie żeby grał źle, tylko to nie, nie był taki występ na tym poziomie. A Todzi, Todzi regularnie się pokazywał po prostu bardzo dobrze na różnych drużynach, na, na różnym poziomie. No A, a popatrz, my, my w sumie jesteśmy mimo wszystko fraudami, no my się nie znamy na Lidze legend. Przychodzi Mamy Sarek, oboje, przychodzi, przychodzi, przychodzi Sarek, nie mam Golda! Wyszedłem z Golda! Tak? Przychodzi Serek, tak, nawet na streamie, przychodzi Serek i mówi Dla ja, mnie to nie jest żaden upgrade No i start nas wyjaśnił, ja mam, aktualnie mam G1, bo, bo placementy zagrałem <laughs> Więc... No, ja ja w zeszłym sezonie rankingowym strasznie. zagrałem 19 rankedów Ja zagrałem trochę więcej, ale... Serek zadaje w no, sumie dobre pytanie A Tadziń nie zagrał, przepraszam bardzo, w zeszłym splicie w finale? Waiters tak mi się coś wydaje. Może mi się źle wydaje. Zaraz to sprawdzę. Yy. Może ja się mylę, bo może mi się, ktoś, może mi się z kimś myli. Mm, już patrzymy. Na Whiteerscale. Okej, okay, nie, przepraszam. To odzegrał 75 P Sports. Okej, okay, mamy bat. Trzecie miejsce. Nawet Nie wiem, czy trzecie. Nie, nie, nie. A nie, trzecie faktycznie. Trzecie miejsce. Tak, tak. Zapomniałem, tak. że graliśmy w tym meczu, bo ten mecz wyparł mi z głowy. Eee, Czy bo ten okay, mecz od się miejscu de facto się nie, nie, nie wydarzył, nie? Mecz, wydarzył się mecz komentatorów na, na 75, 75 Esports, ale nie trzeba go oglądać. Jakby, miałem nieprzy, nieprzyjemność komentowania go wraz z, z Januszem. Skończyło się tym, że nie komentowaliśmy go w ogóle, w sensie gadaliśmy wszystkim innym. Okej, okay, no myślałem, że ci gra trochę więcej, to my bad, to daje ci serek. Honor w tej sprawie? Um... Więc, hyper, 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 hyper. hyper, bo jesteś, hyper, jesteś hyper, na czacie. Hyper, jesteś na czacie. Jaki, jak Jak dobry jest Tolzin? Tolzin jest dobry, słaby, powiem. Bo ty mas, ty, wiesz, ty wiesz, ty wiesz Ty wiesz lepiej niż my. Ty wiesz lepiej niż Serek. Chyba, że Serek, ty też grałeś z Tolzin w jakiejś tam ordze. Kiedyś tam. Nie mogłeś, nie mogłeś. Nie, <laughs> nie mogłeś zagrać. Się, no. No on się Dalej. nie wypowiada. Szczerze, Rift zweryfikuje. To myślę, że jest najlepsze podejście, ale ja jestem o tyle ciekawszy. Jakby o tyle ciekawszy. Idiotycznie to powiedziałem. Jestem o tyle ciekawy, co się stało, że mamy zmiany. Czy to są zmiany na zasadzie. Docisk chce znaleźć upgrade. Czy to są zmiany na zasadzie. Gracze mówią, wiecie, my nie mamy tyle czasu, żeby z wami grać. Czy to są jakieś wewnętrzne konflikty. Jakby tutaj wątek taki. Zakulisowy, jest bardzo rozległy. Pewnie go nie poznamy. Albo poznamy no go wtedy, kiedy już nie znaczy. będzie dla nikogo interesujący. Ale. Ale no. Ja myślę, że to bo, że nie wiem, że Kuby. Chciał nie no, coś no ale, coś, ale to, coś, przecież. Tak. To, wiesz, nieważne co by to było, Owstałem że kubikson nie będzie się chciał tym pocielić. No bo takich rzeczy z drużyny nie wyciągasz. No chyba, że to jest, chyba, że, no, Jeśli to jest kwestia tego, że nie wiem, że stwierdzili kolektywnie, że, że potrzebują zmiany jako piątka, albo wyszło to, że po prostu, nie, wiem, nie mogą grać, nie mają czasu, cokolwiek. No, to są ludzie, którzy nie, wiem, są na przykład na studiach, e, no to nie jest nic złego. Jakby, no, okay, no nie, możemy sobie mówić, że, że, że wierzymy, że White jest poważna ligą, no mówimy się jesteśmy dalej pod ziemią. Tutaj takie rzeczy mogą się wydarzyć. Tak, jest... ale jakby do czego zmierzam? Jestem ciekawy, czy to są zmiany wymuszone. Czy zmiany, do których gdzieś ten zespół dążył, próbując stać się lepszym? No my z perspektywy Kaster tego nie ocenimy. Bo... Tak. Natomiast będziemy, myślę, mogli ocenić. Zobaczymy, jak ta drużyna będzie grała w tym nowym składzie. I po kolejnych pięciu meczach będziemy mogli stwierdzić, czy drugie pięć meczów było lepsze, czy pierwsze pięć. To w ogóle fajne, że to jest jedyna fajna, że tej zmiany, że dzieje się ona w połowie, równo w połowie. Mamy, o, będziemy mogli bardzo dobrze porównać, bo raczej nie zakładamy, że te zmiany wywrócą na tyle, że wypadną z grup. Że wypadną z miejsca dającego awans. Nie, nie, wierzę. nie, nie. No to, to wiesz, to samym poziomem indywidualnym moim zdaniem po prostu, wiesz. No właśnie. No, no, Samymi no właśnie. tymi alejkowiczami, nie? A, Kubik Sonusem, no to... Salaterką i Kensim. Wydaje mi się, że ten skład po prostu by, by się przepchnął. No, tak? tak. Wyciągnie jedną wygraną nawet, jakby w najgorszym wypadku, czy dwie. Jakby to się po prostu wydarzy, mm -hmm, Będziemy mieli fajne porównanie, jak te składy działały, po prostu. Tak, 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 bo to też. Na docisku wschodniego, to, mm -hmm. że te zmiany, ten main skład będzie musiał się do, dotrzeć, to dobrze, że zastępcy poradzili sobie na tyle dobrze, że wyjście z grupy jest de facto pewne. No, de facto pewne. Więc, więc mają więc... bardzo dużo czasu, żeby się dograć, jeszcze, jeśli tak. to jest potrzebne. Tak. Gdzieś już od tych docisków bym wam malutku skręca skręcał. Pewnie. Konkluzja jest taka. No, okaże się. Zobaczymy, czy nowy skład docisku będzie dociskał. Czy okaże się być gorszy niż ten poprzedni. Natomiast, kolejna drużyna. Lol, prosto, I. Ja byłem mocno nachypowany na te drużyny, powiem szczerze. Ja mam wrażenie, że to jest drużyna, która. No, nie wyglądała źle. By the way. Szymekso, Naster, Birki, Grzosu, Notrom. To jest drużyna, która póki co jest 2-4, zostały im spotkania na Anstobik, na, na Revolt Mountain, obydwa te mecze były wygrane przez tę drużynę, no i spotkania na oba dociski, tam zdarzyły się porażki. Ja Jak byśmy mocno... gdzieś oceniali tę drużynę? Ja byłem mocno hypowany na, na Lodoprost patrząc na, na poziom indywidualny Raczej. Mhm. A robią 2-4. I. Gabu tutaj te też słusznie pisze, to jest różnica 4G, no mówi czala. No właśnie dlatego byłem przekonany, że oni wchodzą i rozwalają tę grupę. I że będą się byli z dodziskiem wschodnim. Dlatego tak nie wierzyłem w Enel Team, bo, bo wierzyłem, że Lopesun to jest po prostu dużo lepsze. A chyba wychodzi na to, że ich... że może się nie dotarli jeszcze. Ja bym chciał wiedzieć, że te ostatnie cztery mecze to będą cztery wygrane najlepiej dla nich. I w ogóle jeszcze pewnie kontentowanie pierwszego miejsca. Tylko, że ja trochę nie chcę wiedzieć, po co tak oni grają. Bo dwie wygrane gry to są wygrane gry na. na Unstopic, Na Unstoppik i na Revolt Mountain. Ojojo. Bo wiesz, oh, bo jakby. Ja mam to wrażenie, że. Te... Ja mam, ja mam wrażenie, że, gry, że jakby ale... są takie dwie prawdy. Tak jak w Misiu, świetnym filmie pana, pana Barei, była prawda czasu i prawda ekranu. To tutaj mamy prawdę solo kolejki i papieru, i prawdę ilości zagranych wspólnie z Creamu gier. Bo jakby ja widzę scenariusz, w którym na przykład mamy dobrą drużynę, tak na przykład w lizy Akademickiej to jest, to jest trochę standard, tak? Że te lepsze drużyny gdzieś dopiero później w trakcie sezonu zaczynają gdzieś docinać formę. Bo, bo powiedzmy, biorą pierwszą fazę w ciemno. Ja myślę, że musimy mieć świadomość, że. No nie wszystkie drużyny. Tak samo dużo screamują. Czy to jest usprawiedliwienie? No nie, bo robisz wynik, jaki robisz. Wyglądasz jak wyglądasz na rifcie. Ale. no Jestem ciekawy, jak New Dogs będzie New Dog, jest pojedynczy no dog, Tak, tak. tak. Jedyn, tym, nie, nie dwóch, nie, nie, nie dwa psy. I jestem ciekawy jak będą wyglądali teraz w tych czterech spotkaniach, bo no oczekuję od nich pewnego zwycięstwa na Anstobik i na Revolt Mountain i oczekuję od nich nawiązania rywalizacji z dociskami, bo no inaczej jak, ma ty, jak ty masz ocenić tę drużynę? Czy nie, czy jeśli oni wyjdą z grupy z czterema nami dwoma na Anstobik i Revolt Mountain, to, to przepraszam bardzo, ale jeśli to jest drużyna czterech gmów i challengerów, no to kurde, to nie może tak wyglądać. No nie możesz wygrywać na dwie najgorsze drużyny w grupie i w czapkę od trzech najlepszych. No, jakby to jest drużyna, która powinna się bić o pierwsze miejsce, bo nawet jeśli przegrają na NLT i docisk wschodni, okej, okay, ale ja nie oczekuję walki na główny, ja oczekuję wygranej na docis główny, jeśli chcesz być brany na poważnie. Okej, okay, okej. Okay. To też że... Ja uważam, że, że to, to mhm. wtedy, wtedy się zgodzę, bo jeśli to będzie czwarte miejsce z czterema winami, tylko na te dwie najgorsze drużyny. To Cockpit, czy to do, czy to kokpit, czy to ryci, moim zdaniem wygrywa z tą drużyną, po prostu, no jeśli mają gorsze rangi, to na rychcie wyglądają po prostu lepiej. W sensie... Ja nie wiem, z czego wynika słabość. źle nie, nie rozumiem tego. Bo ja nie wierzę, że ci grać indywidualnie są słabi. Myślę, oni muszą być dobrze. Challengera i gra na terenie wbija. Jakby tak było, to ja bym był w Challengerze. A, a, a nie jestem. Niestety. Więc to nie może być kwestia indywidualnego, no, chyba że jest jakiś gigaspadek formy, no, ale, ale chyba, no chyba nie. możesz w ogóle też, um, jak, o właśnie, jak system na mecze, to będzie w ogóle nam dużo prościej o tym gadać, bo, bo mnie jakoś dużo meczów po prostu nie do w ogóle minęło, nie do końca wiem ktoś się stał. Ja nam odparłem, na... ja, ja nam w tle są... odpalam najlepszy mecz. Ale, a. <laughs> On się nie skończy nigdy. Jakby on się nie dojdzie do końca, zanim skończy. Właśnie, Pobrezę, właśnie nie wiem, jakby, to... jakby tak chciałem, żebym nie musiał, okay. żebym nie musiał okay, co dobra. chwilę musiał ja, ja ja na chwilę Nie, to szybko włączy któryś mecz, bo którykolwiek, w sensie. Czekaj, gdzie jestem. Bo oni w ogóle dziwnie grają te meczu. To jest jedno. To, to jest ciekawe. Możesz nam opowiedzieć że... o tym. Bo oni zaczęli grać w drugim mójku dopiero? Yy, tak, tak było. Tam ich premierowe o, spotkanie na, Anstop, na NL Team pojawił się draft pod tytułem. O, I problem z tą drużyną. Gragas Nocturn Jonę Ashka, Nautilus. Czemu oni na NL Team w 25 jest 20, 26 eliminacji? To ci nie powinno gdzieś na Unstomik. Z całym szacunku do Unstomag. Lubię tę drużynę, w sensie super się ją ogląda jest... I Wydaje mi się super sympatyczną grupą chłopaków. Ale wiesz, y, dużym problem na Unstopic jest to, że w każdym meczu gra kto inny. Y, tak, w sensie, okej, okay, no dobra, ale... Do, Cięż, do, do, ciężko, do tym... ciężko się kibicuje i ciężko się związuje z poszczególnymi zawodnikami drużyny, gdzie w każdym meczu wspólnym punktem rosteru jest midlaner. Ale ja da się lubić, jakiś hero gra po prostu dobrze i dobrze się go ogląda, więc to też jest jakiś aspekt, Tak, aspekt, tak w, tutaj i... tylko dam gwiazdkę, że ja, ja nie wiem, ja nie wiem, czy te... Czy te podesłane konta w Arkuszu to są, to są główne konta. Ale nie no, wiem. to czy... na pewno nie, bo wiemy, bo wiemy to, że, że nie jest to główne konto. No ktoś mi kiedyś podsyłał gdzieś kątaki wiem. Gdzieś no, konta no, no, i dobra, no nie ma to no, nie wiem, czy oglądałeś, nie wiem. Do sopieru super, na przykład. Czy oglądałeś ten serial? Ja prawie nic nie oglądałem, bo ja całe życie żyłem pod kamieniem. Okej, okay, nieważne. Dopiero taki teraz zaczynam, że... wiesz, wchodzić w świat i nagle. Okej, okay, dobra, coś. ale tu y, co chodzi o co mi chodzi? Jak masz mecz Brazylii z Kamerunem, komu tak. kibicujesz? Okej, okay. no prawdopodobnie kibicowałbym Kamerunowi, bo lubi afrykańskie drużyny, lubi afrykańską piłkę i do tego wszystkiego słabszym się lepiej kibicuje. No właśnie, o to chodzi, dlatego Anstowik jest trochę kazus Onion Teamu naszego z zeszłego roku, gdzie wszyscy po prostu chcieli, żeby onion, onion Teamowi dobrze szło. Anstowik jest podobny, bo po prostu jest underdogiem w większości spotkań, bo, bo trochę nie wiadomo nic w tej drużynie, bo my kasterami wchodząc do ich meczów trochę nie wiemy czego się spodziewać i jest to spoko, ale to nie o to mi chodzi. Czemu LoL prosz gra tak zamłynowaną grę na te, teoretycznie najgorszą drużynę w całym turnieju? No pewnym... i wiesz, Hypers 720 I na, i na revolt dla Ciebie. jest to samo. Na revolt jest dokładnie to samo. Gra jest totalnie zamłynowana, Jest 18 do 11 w kijach. Jest no jakiś Yasuo w... na bocie. W ogóle o co tu chodzi? Czemu jest nagle Yasuo na bocie? No bo grają solo kolejkę, tylko w oficjalu. Ale to, to nie działa. To jest w tym najgorsze. To nie działa. Bo jakby to działało, to spoko. Wiesz, bo jest dwukrotnie Jesu na bocie, o ile pamiętam. Ale tak? ja, ja zgadzam Zdej. się z tym. Ja zgadzam się z tym, co pisze hyper. Chłopaki nie potrafią grać ze sobą. Oni. Jakby bierzesz każdego, bierzesz każdego z tych zawodników pięciu i patrzysz na niego i mówisz. No, jest dobry. Dobry chłop. Ale składasz ich razem i w sumie, no wiesz. Jak? Czy lubisz cebula? <laughs> cebula ma warstwę, wiemy o tym. Znaczy, nie, jakby nie chodziło mi, nie chodziło mi o warstwę. Ale na przykład nie wiem. Masz w lodówce dwie rzeczy, które lubisz, ale jeśli je połączysz razem, to niekoniecznie wyjdzie coś z tego smacznego. masz ogórków Kiszonych z Nutellą, nie? No jakby. Poczekaj, aż jakaś. Aż, aż ktoś może mieć okres, to wtedy mogą się dziać różne rzeczy. Ja na przykład, ja na przykład kiedyś znaczy, miałem przyjemność spróbować frytek z bananem, wiemy, lodami. Ja nie wiem, co się dzieje, jak łączysz sprite'a z bananem. Jeszcze nigdy nie połączyłem. Nie sprawdzaj. Nie, nie jest... sprawdzaj. Okej, okej. Okej. Czyli jakby kreujemy rację. Lubimy sprite'a i lubimy banany, ale nie łączymy sprite'a z bananem, bo to się źle kończy. No, no, Doc ma pięciu dobrych zawodników, ale no jak ich połączysz razem, to są so far nie wychodzi nic dobrego. Może oni dotną. Mo, mo, może dostaniemy w ostatnim week'u zupełnie dzieje, inną to drużynę. To... Ale jakby my stan my na, na dziś... Nie ma chyba... Ja się zastanawiam, czy Adam Westcott? Nie, Lol Prost Newdog jest nie. największym rozczarowaniem Moim jest największym rozczarowaniem. So far. Tak, moim, moim też, moim też, bo ja byłem dużo. Ja byłem mocno nachypowany na te drużyny, zwłaszcza jak, jak zrobiłem scouting, patrzę. Bo oni naprawdę wyglądają dobrze. W sensie. Patrzę na tych graczy i myślę, no oni powinni w ogóle stąpować wszystkich. Patrzę z poranga. Może mieliby problemy na dozwic wschodni, nie. No, ale, ale jakby dodaję. Zejść na liście i widzę grupkach piątkich chłopaków, którzy grają solo kolejkę. Są trochę lepiej, z... jak wygrali flexa, może nie solo kolejkę, bo są trochę lepiej zgrani niż ludzie na solo kolejce. Może klasza. Albo klasza, nie? W sensie to wygląda tak klasz, w sensie jakieś nawalanie się na solo, cały czas na alejkach, turbowalki. Nie ma żadnego tajmowania, nie wiem, powrotów do bazy. No, mówię, mówię. Nie Gra grasz, grasz flex Q, Tylko że na oficjalu. Tak, tak, tak. To jest, że te piki to, to wskazują. Jakieś jasło na bocie, no bagam was, jasuło na bocie. To nie jest... na bocie w ogóle był, był dosyć często. Tam jest Mam wrażenie, że duży 1, priorytet na, na Gragasa. No to i zagranie zagranie tego, tego ja sobie jasuo. nie widzę tak bardzo z tego Gragasa w dżungli. Po co go na Elikary dawać? On był raz w meczu na Nilach, pamiętam. by Nilach nilach No i pamiętam ten mecz. Nie pamiętam, kto go wygrał. Z tego co pamiętam, to jasuło. Chyba tak. Bo, bo to, to Ansto Big na... grał o Nilach. To, to pasuje do Anson. <grym grym> Tylko im to wybaczamy, nie? No bo oni się nie spodziewamy dużo. Nie, to był revolt. Teraz sprawdźcie. Anstabik grało botlane Varus brown w Wayne Nautilus. Wtedy Gragas dla odmiany był w lesie. No tak. Natomiast. To wystarczy, Kończąc wątek mm -hmm. Lorepros Newdog. Underperformuj, underperformują strasznie. Albo może grają na swoim poziomie drużynowym. Nie wiemy. Zobaczymy dopiero w drugim weeku. I ja zakładam, że nie ostatecznie wyjdą z tej grupy. Bo nie wierzę w złyżkę formy Revolt, przechodząc płynnie do Revoltów. Bo Revolt wygrał jeden mecz na NL Team. Moim Ale i, czeka, ja, ja jeszcze narysuję pewien scenariusz. Czy widzisz to, że nie wiem, robią 4-6 Lord plus New Dog wychodzą z czwartego miejsca i nagle ładują ci bombę, eliminując pierwszą drużynę z grupy A. Czyli sugerujesz, że są drużyną, bo o piątek że mają nie wiem kazu nie ma, nie, ma, nie ma żadnego dowodu, że no tak, tak jest, ale, jak ale też. ogólnie takie drużyny są wyłamują się z statystyką, bo no nie masz powodu żeby w nie wierzyć w sensie nie ma żadnego logicznego powodu, dla który drużyna ma lepiej grać w niż bo jedynce, no nie ma takiego powodu. A tak bo bo dlaczego, czym, przy, po, po czym przychodzi seria 20 drużyn, 2020... które Serie grają dużo gorzej niż było jedynki. Tak w sensie jakby to nie ma sensu, bo bo robisz dokładnie to samo? Tylko na dłuższym. Ok, może nie wiem, może kwestia presji, może kwestia. Żaden z nas nigdy nie grał bo piątki ani po jedynki w takim turnieju. Znaczy, znaczy wiesz, wydaje mi się, że też na przykład jeśli grasz w serię, to myślę, że na pewno te chłopaki, którzy są na czacie i Kuwu, i nie skreślamy Kuwu, mają dużo większe doświadczenie gdzieś w seriach, ale mi się wydaje, że w seriach, jak grasz serię, grasz BO3 albo BO5, to aspekt mentalu ma dużo większe znaczenie, bo powiedzmy, przegrasz wygraną grę i nagle ci ciąży no tak, z tyłu głowy. No tak, no bo grasz następną grę od razu prawie. Kolejny aspekt. Serie się potrafią ciągnąć. Ostatnio Politechnika Krakowska grała serię na um, Uniwersytet Gdański. To, to, to była seria BO3. To po drugiej mapie byliśmy w, po dwóch godzinach i 17 minutach streama. Skończyliśmy dwie mapy w 2.17 i tam Uniwersytet Gdański przegrał wygraną mapę i widać było na trzeciej mapie im po prostu siad mental, bo zamiast wygrać serię 2.0 mieli 1.1, psycha leżała na podłodze. Nie było z czego zbierać. I jeszcze dochodzi moim zdaniem ten aspekt, że w serii masz ten taki motyw dostosowywania się, takiej mikromety danej serii. No tak, to, to bardzo często widujemy. To regularnie się widuje, że nagle z jakiegoś powodu, nie wiem, Bart jest wysoko priorytaryzowany. To, za no, Friber są zmęczenia oraz psycho, no to się... Okej, okay, no, to może być powód. W no, sensie no, granie pięciu gier na przykład pod rząd może być męczące, zwłaszcza jak się na przykład dostajesz river sweepa. To na pewno działa negatywnie na drużynę, ale niektóre może zadziałać pozytywnie, wbrew, wbrew, wbrew pozorom. Tak hmm, jak też ponosi, że na BO5 wiadomo... W tobie, mm -hmm. powiesz, co tak, tak, gra. no to o, te, o, tak o tym Shigeru zasadzie... Czekaj, bo mm -hmm. To nie jest trochę tak, że i tak wiesz, co grają, w sensie jak grasz było jedynkę na nich. Zakładam, że nie jest to pierwsza gra na przykład, albo jedna z pierwszych. To i tak wiesz, co grają. Dobra, A, ale, robisz, ale ja co? mam wrażenie, że Shigerowi chodzi też o to, że wiesz, w pierwszej grze nie wiem, dostajesz Iwerna w dżungli. I ten no, Ivern no. mega wychodzi. Bo okazuje się, że ich jungler to jest najsłabszy gracz w drużynie, niczym Jajk w G2 I, i, możesz, i możesz i możesz i możesz, wiesz, grać wokół tego, nie? bo na przykład coś okazuje się mega mocne to banujesz to, dostosowujesz się do tego, co gra przeciwnik a odnośnie G2 uważam, że nie ma drugiego takiego frauda w G2 jak Jajk Jajek jest uh. by far, jest by far najgorszy, niekoniecznie na World, na, na tym MSI, ale... Naprawdę? Normalnie. Tak, uważasz? tak jestem, jestem takim wielkim antyfanem Jajka, no, okay. jestem strasznie antyfanem Jajka, ale nie wiem, czy to też nie, wy, nie, wy, nie, wycią nie wynika z tego, że Jajek zastąpił Jankosa i ja mam wrażenie, że no, Jankos, J J Jankos teraz mógłby ja być, mógłby być top 1, prawda, MSI, nie? natomiast no nie wiem Wiesz co, ja jestem sceptyczny waram że jankos nie zaszkodził budżetu, tu to nie o to mi chodzi ale myślę że jak daje troszkę więcej flexyjności draftowej ja na przykład ale wiesz czy znaczy, też nie chodzi mi o to że jak jest jakiś niewiarygodnie wybitny gapu tylko... gapu się ze mną zgadza jest najgorszy ale nie jest zły nie jest zły, no jest lepszy niż wielu europejskich dżunglerów grających w Legends. Ale jest by far najgorszy. No jest by far najgorszym graczem G2, O to mi no chodzi. Dobrze, Do tego okay, zmierzam. No, ale ja przypomnę, że Jaj gra drugi profesjonalny sezon na takim poziomie, bo grał po dwa sezony w lfl -u. Ale to nie, to nie, to jakby, ja nie przekreślam tego, że, wiesz, no, że on wiecie, sufit wiecie, ma dwa piętra wyżej, bo, nie? Bo kiedy był najgorszy? No na, na tym Messiah nie wierzę, że jest najgorszym. Myślę, że... To jest subiektywne odczuc tam... odczucie. Patrzę na grę, patrzę na gry G2, ja takie, Jajk, patrzę na ciebie i mi się zżygać chce. Jesteś tragiczny. Ale, ale tak, tak, ja jestem bajast, ja jestem negatywnie bajast w stronę Jajka. Po prostu... Okay, ale, bo ja widzę, że jest dużo. No, jasne, że jak masz powiedzieć, że to powie gracze, to ktoś musi być najgorszy. Tylko... Czy też musi być gorszy? Nie? Tylko mi chodzi o to, że ja nie wiem, czy Jake jest umiejętnościowo najgorszym graczem. Ja jestem akurat. No, Kto jest, jest najgorszym graczem ale... G2. To jest trudne pytanie, wbrew pozorom, bo oni się strasznie mijają z formą, jeśli chodzi o, o turnieje. W sensie, bo pamiętam na przykład World's 2020. O Jezu, zabij mnie teraz. Bibi dostał na przykład straszną przekopę regularną, to były chyba jeszcze jakby grupy, czy to jeszcze chyba było 2022? Ja byłem, ja patrzyłem na Bronke Braida i patrzyłem na niego i co on robi, w ogóle co on odwala. A potem zagrał Super Worlds, 2023 uważam, że był najlepszym graczem g wtedy. Caps też ma czasami odpały na różnych turniejach albo różnych etapach sezonu, w których robi dziwne rzeczy. Dobra, dobra, Caps znak większości faker i kończymy dyskusję na temat MSI. Wracamy do tego, co weźmy jest do, ważne. Weźmy do poważnych rozgrywek. Shiger napisał odnośnie pików. No nie, bo mogą coś mieć nowego, co wcześniej nie grali, ale mają jakieś, no... albo mają jakieś nowe praje na piki. No właśnie, jakby tu też, jest, w seriach też jest aspekt takiego, takiego trochę mind gamesu. Jest, Na ale... przykład wygrywamy, no. więc nie pokazujemy nic nowego. Przegrywamy, no, kucę, potrzebujemy nagle coś... Dla w... sportu. Jakby ja nie wierzę, ja zgadzam się z się kłócę dla sportu z nim i Siger tak oczywiście, że z nie do To nie o to mi chodzi, że on jest słaby. Chodzi mi o to, że, że chodzi, chodziło mi o tezę, że gracze G2 nigdy w piątkę nie są w topowej formie, tylko zawsze ktoś musi underperformować w którymś turnieju. W tym sezonie jest to moim zdaniem Hansama na MSI, który mimo dobrej serii na TES no nie gra wybitnie. Wracamy do Waites bo chciałem... Tak, 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 myślę, że teraz możemy sobie tak... Ja bym od zamienił tutaj kolejnością tę drużynę. Czyli najpierw bym pomówił o Anstobig, a na koniec <grym> chciałbym zostawić Revolt Mountain. Bo uważam, tak. że Revolt Mountain jest ciekawym tematem. Anstobig... Jeden dziewięć ode mnie. Tak. tak, bo, tak. Bo, 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 w tej drużynie jakby pojawiają się no. ludzie, którzy... potrafią grać w League no, A Kihiro nie wygra drugiej gry dla Anstobig po prostu. Natomiast... Znaczy, tamtą grę akurat Revolt Mountain bardziej przegrało, w sensie konkretnie to Cymer i... Y, ...fu, nie Cymer, no, no, tylko Glut i Sergi. Glut, Sergi. mi na i Sergi. I na i Sergi. Był, strasznie, strasznie był do przodu. Zobaczyłem mu, który to tempo. Bo to stara gra jest. Natomiast... Bo, natomiast... To, gra je, bo to jest gra sprzed dwóch tygodni. Ja myślę, ja myślę, że Nawrociński doskonale wiedział, tylko dałeś się wciągnąć. Może jesteś się jak, dałem, Jesteś jak tymi... ten pelikan na gifie, nie? Jestem ale łyknął, ale łyknął, ale know, ale wyknął. Natomiast... No Natomiast. Sorry, Natomiast... ja jestem nie, z tego, ja jestem, nie, ja nie siedzę w tym Twitchu, ja jestem z community YouTube'owego. Ja, ja nigdzie filmy, nie, nie siedzę. Natomiast Ansobik... Ja nagrywam filmy, nie, nie chodzę na streamy. Ansobik. No cóż, Point grał trzy gry na topie, trzy gry na Edicary. Cobro zagrał jedną grę na topie. Mosłos, dwie gry w lesie. Izo, jedna gra w lesie. Janek, jedna gra w lesie. Akihiro, sześć gier na midzie. Na sześć, które zagrali. Hebinek, jedna na AD carry, Dwie na suporcie, Dwie na topie. Bungal, dwie na AD I Domis też zagrał. To jest drugi gracz. Nie, trzeci, bo Point też zagrał we wszystkich meczach. Ale zagrał cztery gry na dolnej alejce, na wsparciu. I dwie gry z lasu. Dobra, jak, jak tak musisz rotować składem i w sześciu meczach zagrało dwa, cztery, sześć, dziewięciu zawodników w sześciu meczach, nie jesteś w stanie dobrze performować, chyba że dobrze ci się potoczą kostki. Czy tam karta ci się dobra dobierze? Jedynym twoją szansą jest to, że przeciwnik w ogóle nie wie, co się dzieje, nie ma pojęcia, jak go gra. <grych> I, I zostawi jakiegoś. Nie wiem, grę, masz jakiegoś otp ka nie? I drużyna w ogóle nie wie, nie wiedzą w ogóle o co chodzi, i go nie zbanują, i tak wygrasz grę. No nie no. Ja nie mam nic do anestobii, tylko to jest trochę niepoważne, co się dzieje, że jest taka rotacja składu. Ja mam wrażenie, że to jest drużyna, która jest na zasadzie. Nie gramy screamów, nie gramy nic, tylko sobie przychodzimy ja, ja nie wiem, czy to jest zagrać oficjalnie. Nie wiem, czy ja mogę to walnąć, bo to. Albo ty coś ja wiesz! Czy jak oni się w ogóle. Nie, ja wiem, jak oni się dostali do Waiterskapa. A Ale to, to, to jest publiczna informacja, że tam dwunasta drużyna nie. nie... Tak, ktoś się, ktoś się nie odzywał, więc oni są. Ale jak wiesz, ale też drużyny w kwalifikacjach często grają innymi składami niż w turnieju głównym. Tutaj jedną rzecz widać. To jest drużyna, która. To jest scenariusz, który gdzieś mi się kryje w głowie. Która prawdopodobnie nigdy. Nie gra screamów ani nic, tylko oni po prostu ustalają termin meczowy, jest dzień meczowy, nagle się okazuje, dobra, dwóch z nas nie może zagrać. No to ogarniemy Zara kogoś na, na zastępstwo i lecimy z tematem. I grają w ten sposób sobie? No tak, no. no jakby weszli do Waitersa, to nie, nawet się spodziewać że zagrają. Tylko, że grają, no to okej, okay, nie. No, co no sobie grają chłopaki? Nie, jest no, fajnie. No, ja no. 1 jeden no. dziewięć, No, chyba, że zrobią i na rewolt, grają znowu. Ale nie wierzę. Także jak, tak no cóż, pomimo szans matematycznych, rozumiem, że ty również nie widzisz tej truszyny dostającej się do plewa. Z początku mówiłem, tak jak mówiliśmy, predykcje tam, na którejś z transmisji mówiłem, że robią ostatnie miejsce i na pewno nie wychodzą. Ja, ale wtedy to dałem chyba rewolt też. I też dałem maestro i imprób, że nie wyjdą. Ja podtrzymuję te, te, te predycje. Myślę, że to są bardzo dobre predykcje patrząc, patrząc gdzieś na papier. Natomiast. są po prostu, to, nie są, to są najbardziej oczywiste predykcje. Ja się mm -hmm. tu nie będę udawał, że to są jakieś gigatejki i że ja w ogóle coś wymyśliłem, no po tak nie jest. Nie, bo... nic nie stejkowałeś. Nie, nie mam powodu, żeby tego robić. Też nie mam parcia na to, żeby walić jakiegoś tejka, że nie wiem, że to cię akademia totalnie, bo i odpada, bo nie wierzę w to po prostu. Jakby mógłbym... Zrobić gimnastykę mózgową i powiedzieć, że ta drużyna odpadnie, bo stanie się to, to, to i asteroid dawalnie w ziemię, ale to jest totalnie bez sensu, bo, bo o tym możemy pokazać, jak to się wydarzy na transmisji. Nie? Tutaj to jest, no, na pewno nie, nie widzę takiego scenariusza i po prostu nie będę o nim mówił, bo, bo to jest bez sensu. Tak, natomiast ostatnia drużyna. Revolt Mountain. No. Zwycięstwo na NLT. Team. Ja, szczerze. Uważam, że głównym powodem tego zwycięstwa był fakt, że piknąłeś nagle Riven na topa. Tak. I Riven tak wyszła do przodu, bo gdyby wyszła do tyłu, to jest push. Tak, tak, ale jakby, wiesz, jak masz gracza, który... Ja, ja by the way, sprawdziłem to. Miki gra przede wszystkim dwoma czempionami. Atroxem i Riven. Jak grasz Atroxem i Riven i mówisz w Atroxa Riven turbo siedzi. To znaczy, że Riven naprawdę siedzi w Atroxa. Bo Ty, jako gracz Atroxa, wiesz, że ciężko ci się gra na Riven. No, plus. Tak, oświetl się. Oświeć nawet. Kabel wyrwałem. Nie wyrywaj kabla. O. światło? No, no, no i właśnie, no i właśnie. Jakby ta Riven miała tam naprawdę dużo znaczenie. Jakby tam tyle nagle takiej. Dynamiki ten mecz nabrał i. Takiego, tego, tego, tak, takiego czynnika mecz. X trochę. Patrzę, patrzę sobie ten mecz. No widzę, że ARS wyszedł turbo do tego z linii. Co tu się w ogóle stało? Tak, on, on tam był mega, mega stopny. Turbo na głowę dostał. Mm -hmm. Rivan był w momencie 6-0. No, no to tak, ten mecz, tak co, o to mi chodzi. NL Team zidentyfikowało Early Gama? Jak to się stało, że Trim był tak do przodu? Sprawdźmy to. Bo Miki turbo na sam. alejce łanwiłam dociskał z tego co pamiętam Ale, sprawić, ale okay. sprawdzaj to KUWU, no nie wiem IMO to jest powtórka z najlepszego meczu Nie było lepszego meczu A już na pewno Nie ma lepszego meczu, żeby leciał w tle W momencie, w którym my coś gadamy Bo ja wiem, że my możemy Gadać i gadać i gadać Ja nie muszę co pół godziny meczu zmieniać, który jest w tle Bo możesz pooglądać swój świetny występ Na Dix, przeanalizować Co mogłeś zrobić lepiej na pewno nie ma tutaj jednego problemu po, po stronie docisku wschodniego. Okay, no? no tak, widzę, co się stało. Dobra, widzę, co się wydarzyło, bo wydarzył się jakiś... Czekaj, mm -hmm. to w tempie normalnym, nie na dwa. Tak, natomiast tutaj Bistil na pewno nie zraszuje Szureli zamiast mandata na Nami, bo nie gra na Nami, nie gra z Lucianem, nie z Aprilem. Także kardynał itemowy się nie wydarzy. To było 2 na 2 na topie, od tego się zaczęło. Tak, 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 Gang i tu się Miki rozpędził. No, no, no. I tu to poszło w dół pewnie, tak? To już był totalny... No bo wiesz, no, jak, jak dasz Riven dwa kile, no to no, 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 tak, tak, Spróbuj zagrać na nią na alejce. Adrox ma dwa longsordy, Riven ma cały młotek i Sworda, więc nie da się rozgryć tej alejki. Znasz tego meła na topie, że jak dostajesz counter na topie, to nie dotykasz wave'a przez 8 minut. Tak, ja, ja dokładnie to znam. Przecież ja, ja w, w, wczoraj, wczoraj rangę wbijałem... Ja, ja zazwyczaj gram sobie Kale. nie dlatego, że jestem dobrą Kale, tylko po prostu lubię tę postać. Ale typ w enemy piknął no kale. Nasus na był banet, ja sobie myślę, kurczę, na co ja nie lubię grać? I piknąłem Malfighta. Stary chłop nie mógł grać w grę. Ja na streamie mówiłem, że co się dzieje? Dlaczego mój ludzik jest taki broken? Kale nie jest w stanie grać w Malfight'a. Jakby totalnie się nie, nie mogła we mnie grać. Masakra. A, ty jeszcze gang ty jesteś. Dobra. Pozor dla gankujących leśników u Matala. Tam, dostałem ganka. Natomiast... Natomiast. No. Tak. Na topie mam wrażenie, że jak dostaniesz kontrę, to jest mega fajnie. to też pogrzeb, no tak. Jeste, jeszcze się woli kontra mecz? E... Nie, nie na mojej... Nie, nie w moich rangach. Ja malfightem turbozorałem takiej Może jestem no. aż taki dobry. Aczkolwiek. Obu overall dobry mecz. semera patrzę. Dużo aktywności na Mhm. W, ogóle, w ogóle, w ogóle, w ogóle, bo ja to też wyjaśniłem na wywiadzie z Cymerem, że, że Cymer. Cymer, a nie okay. Cymer. Okay, natomiast. Dobra. natomiast, Cymer, no to... generalnie mam wrażenie, że jakby miał wymienić najlepszego zawodnika Revolt Mountain, byłby to Cymer właśnie. No tak, tak, tak. Chyba się zgodzę z tym. W ogóle ten mecz, to patrzę tutaj po prostu każda lejka wygrała, to po prostu wszystko poszło po myśli Revolt Mountain i trochę nie pomyśli u no bo chyba nie byli gotowi na to tyle właśnie mi tu patrzę na ekranie, to flashnęła w i go zbanżtowała. To myślę, że nie spodziewał się, się tego. Ja. Ja mam przed oczami no, jak glut jest łapany w meczu na Anstobik. Ja, ja widzę tą Leblanc, która skacze na przy baronie. Jest 40 minuta chyba. Okej, okay, mógł zagrać dobrze w drugiej uczelni, my mówimy o Wajterskapie, no spoko. Jakby, jakby, ale chodzi, znaczy, bo to wiesz, wiecie, nie chodzi o to, że kto jest na papierze najlepszy, albo kto jest, nie wiem, overall najlepszy, tylko z tych meczów pięciu, które widzieliśmy, to, nie wiem, no, no, no patrząc, wydaje mi się, że Glut przegrał mecz na Anstobik. On całej drużynie przegrał mecz na Anstowik. to, może, A, to ogóle, duży, może, może to jest za duży, może, to jest za take, ale Glut przegrał mecz na Anstowik IMO. No poczekaj, no yy, nie czy tego włączą, ale ja pamiętam ten, 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 komentowaliśmy go razem. Komentowaliśmy. Ja na ten, ten, tak, komentowaliśmy go razem, bo to był bardzo długi mecz. To była leblanka, która była łapana na. Na Skaterny week od Sendry, od Akihiro. Tak, 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 tak. To był ten ostatni... I to tak notorycznie, to nie jest tak, że raz. Notorycznie, to jest, no to notorycznie to się działo. Jedna sytuacja, to był ostatni fight tak. już przed Baronem. To I było dronu. decydujące, Miejercie to było... Mhm, w do przodu, mh, mh. który przegrywa im walkę, tak. bo grud jest na zero HP, musi to się do bazy, nie da się walczyć. Mhm. Gdzie ten mecz jest? Poczekaj. To był pierwszy mecz, mi się wydaje, któregoś dnia. Ja ci zaraz powiem. Bo to nie, nie jest trudno, to nie jest trudno odszukać. Już ci, już ci mówię. Mam Revolt na pik. Masz? Super. dobra. Natomiast, natomiast, wiecie, ja cały czas mam przed oczami ten mecz na drużynę, na którą musisz wygrać, bo wszyscy na nią wygrywają, więc jak ty chcesz wychodzić do play to też dobrze, żebyś wygrał. No i GLUT robi coś takiego, no i ja mam taką wewnętrzną blokadę. No, nie mogę go postawić jako najlepszego gracza tej drużyny, pod tym co się tam wydarzyło. Jakby, ja nie, być może po. Jakby, i wiecie, i nawet, i nawet gdyby obiektywnie był najlepszy, biorąc pod uwagę te pięć meczów, bo w tym meczu na Anstobik coś tam nie poszło, ale generalnie zbierając wszystko do kupy, wyszedłby najlepiej. Ja mam, ale, mam mózg ludzki, ale mózg ludzki tak nie działa i pewne tego typu sytuacje zapadają nam w pamięć. Później jesteśmy negatywnie bajas do kogoś i na przykład mówimy, że jajek jest totalnym fraudem, bo pamiętamy, nie wiem, jedną, dwie akcje, gdzie, gdzie zagrał tragicznie i jakby to, to rzutuje na całościową ocenę. I mam tę sytuację, to wyglądało, żeby to opisowało bardzo mocno. Wód mhm, zagrywa wód do przodu w całą przyrodę Nie trafia nikogo, wycofuje się, na niego skacze. I tu się gra nie przegrywa, bo jest Zeri moment, i Sergi po prostu jeszcze ratuje tę grę, ale to A się kończy... to jest dzień? My to możemy sobie w sumie Plus oglądać. Week drugi, pierwszy mecz... Eee, nie, drugi mecz, przepraszam, drugi mecz, ale nie, wie, nie, nie wiem, który to jest dokładnie. Hmm. Tu jest... Mówisz, Aż, że drugi mecz. mecz? Pierwszy dzień, pierwszy dzień, drugi mecz. Pier Prawo, filmik. Drugi week, pierwszy o. dzień. I to jest mecz numer dwa. Tak, to w ogóle ten domasz teraz masz tylko w tą klikasz. Tak, 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 tak. No, już będziemy go, już będziemy jeszcze szukać tej naj, sytuacji. Najgorsze jest w tym to, że to jest około 36 minuta gry. Dobra. To jeszcze nie to, to było... Ta Są jeszcze nie przegrała gry dla, dla Revolt, ale bardzo ją utrudnię bo chyba wzięli barony. Nie, chyba barony. Znaczy, myślę że, myślę, że spokojnie możemy obejrzeć sobie tutaj tą sytuację w z tej możemy obejrzeć, Bo mm -hmm. to nie jest jakoś, bo to długo nie potrwało. To jest jakoś zaraz. Tak, bo Anstobik ma, ma w ogóle duszę. Znaczy, w ogóle Revolt jest w trudnej nie sytuacji, ale nie jest w przegranej sytuacji. nie. nie, nie, nie. bardzo nafidowaną zeli. Leblanc, trap bo jest w końcu w fajnym ona była bardzo do tyłu, bardzo długo. Yy, mają kasantę, to już jest plus. Bardzo zbalansowany yy, ludzik. Bardzo zbalansowany ludzik. A w dłuższej perspektywie Anastasia traci, bo ma, ma Luciana i Rexa. I nie, no to w dłuższej perspektywie oni przegrywają Needgame'a. Więc sobie spokojnie możemy to gdzieś przyspieszyć. No i. Za dwie minuty to zaraz, 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 się tutaj będą działy, musi działy daje, podjazdy. Tu się działo przez dobre parę minut kręcenie się wokół Barona, tu w ogóle traci Banshee, to, to jedno. To nierozważne okay, nie rozważne podejście, okej, nie ukarane jakoś bardzo. Tak, tak, i teraz, i teraz Anstovik musi się wrócić na mida, bo no, przeciwnik ci przepchną po prostu wave'a. I cały czas no, my się kręcimy, się tak. cały czas my się kręcimy przy naszorze. Cały czas jest Nashor. Cały czas tak, jesteśmy tak. na midzie w Aramie. W ogóle no tak, no, tak to, ciężki to, to, to mecz. Był, ten, ten mecz był po prostu kwintesencją dołu tabeli. Czyli, no, no gramy a ramy, nie ma tu jakiś pogrania mapą. No i, i tu wskoczył Hebinek, nie trafił, spoko. Jest fajnie, jest fajnie. W sensie Smallway tankuje, y, tankuje ten. z to nie jest złe. No i dobra. Dochodzimy po molutku do 36 a. minuty. Więc zaraz powinniśmy dostać sytuację, o której mówisz, jeśli jest faktycznie w 36 minucie. O to, o. no co to jest? Okej. Okay. On tu pali flesza. Jest złapany na Scatter the Week, a on jest a tutaj poza. No, już poza walką. No, on po prostu upala i tę ratu grę ratuje tylko to, że Sergi jest zeri. Tak, robi zeri moment, zeri moment, tu jest taki zeri moment. To jest fest zeri moment, Czyli gdyby, nie, gdyby tu, tu jest dowolny inny strzelec, i gra jest przegrana. Ona mhm. jest w ogóle przegrana parę minut później. Ona się przegrywa jakoś w ogóle potem totalnie chyba losowo. Aż nawet. Czekaj, aż to przeklikam teraz szybko. Co się tu potem stało? Bo to była pauza, no tak. Ej, czy to jest potwierdzone, że. w Unstopic jest. Tenshi? Jakby. Kenshi? Nie, no, Kenshi. E, tenshi. Tenshi. Ten... Nie wiem to co za analiza porównawcza Natomiast natomiast no właśnie jakby znaczy, no, i, i, jeśli glut ma wywalone grając ten tym nie do no jakby to, kumam to trochę nie ale, no, ale my go oceniamy my, to jakby ale no to to ale nie mogę my, powiedzieć że jest my, też racem, my też mamy my, my, też... W turniej, no. my też mamy my też mamy wywalone to, to, to bo, bo po prostu o, oglądamy oglądamy pewną rzecz no i oceniamy na jej podstawie tak a nie znaczy, na podstawie tego, mecz, jak ktoś jest, do czego podchodzi. Jedyny mecz wygony przez Anstobik i lecz który Revolt nie powinien go przegrać, no to tu się gra przegrywa w sensie, no tu no nie zbonshotował Zeri, nie? No. To, to też trochę nie rozumiem tego podejścia od Barona, bo, bo nie, nie był zmuszony do tego jakoś fest, więc... No, no, no. bo tewy, no przegrali... Ale zebrali, jakby, no, jakby, no, jakby tam, tam motyw był taki, że ja widząc właśnie tamtą sytuację, która została uratowana przez Sergiego na jeszcze i ta gra się wtedy nie skończyła. A ona potrwała dwie minuty dłużej, tak naprawdę. No, wiem, takie. No nie, no, on nie jest najlepszy To nie było Widzicie, że Lebron przesklejasz, bo to nie chodzi o to, że to wiesz, było dobra, Lebron i jeden błąd. No bo to Lebron wyszła dwa, 2-4 dwa, z linii. Tak, 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 tak. Tam, tam na alejce też się działy różne rzeczy. Natomiast. no... A, mówisz o klasie zawodnika, a nie faktach. Ale ja nie odbieram mu klasy, nie odbieram mu, że jest dobrym zawodnikiem. Tylko mówię, że... tylko no, to Przyska może to... underperformuje performuje w tym turnieju, no jakby... Happens, zdarza się, to nie, nie, nie mam nic do niego. Ja, jakby może być topowym graczem drugiej ultralicy, bo może tam mu zależy. No, natomiast... Poko. Natomiast my gdzieś, my gdzieś patrzymy przez pryzmat tego, co tu widzimy w WhiteArse'ie. No i tak jak mówię. ha no nie jest, nie no jest Musicie zrozumieć, że yy, My jako komentatorzy nie możemy podchodzić do tego pod tytułem, albo jemu się nie chce. Znaczy, bo to dla... No. czy znaczy, wiesz, wiesz, Matar, dla nas to po prostu nie ma znaczenia, ale ja bym się tutaj nie grzebałbym się no, ale w tym błocie. Nie, jakby tylko... ja podchodząc podchodząc mhm. napadą komentatora, to uważam, że jest nieprofesjonalne powiedzenie. No dobra, jest najlepsze, albo mu się po prostu nie chce. To jest nieprofesjonalne podejście do, do, do komentatorki. Jako, Marek Brazda. Nie... No dobra, no ale Marek Brazda ja gra w lecu, nie? I Marek Brazda jak mu się nie chce, to, to nie robi takich rzeczy. I, wiesz, i to jest trochę mem z tego, że mu się nie chce, bo ja nie to, wiem to, to jest, się nie chce. To jest pewien mem, ale myślę, że pewnie w nim coś jest trochę, natomiast... Pewnie nie, nie tryharduje tak jak tryharduje na, na Internationalu, ale no... Natomiast, natomiast, Revolt Mountain. So far 1-4, ale ja widzę scenariusz, w którym oni mogą skończyć wyżej niż LoL plus Nuke Dog. No mogą, tak. To nie jest ale... strata, to jest jedna, jedna gra. Eee, ale ja mam wraż... Ja, nie, nie wiem. Mam trochę takiego wrażenia, że to zwycięstwo na NL Team to bardziej był Riven factor, który się już nie powtórzy. W sensie to jest jedna gra losowa, która, która jest wygrana? No, było jedynka, nie? Ale że w scenariusz, że Revolt może odbić to, że, że mogą wejść do playoffów? No w tych zawodnikach też jest jakość, nie? Jest, jest, jest jak najbardziej. A nagle, e... nagle będziemy mieli e-sport e Arena, docisk po zmianach, no to będzie, ważne, będzie, będzie ważne się mecz docierali. Na... Ważny będzie mecz bezpośredni między nimi, mm -hmm. bo, bo jeśli Revolt faktycznie chce wyjść z tej grupy to musi pokonać Anstubik po prostu. No, ich nie jeśli ich nie pokonają no, to ja ich skreślam. E... No nie, Właśnie. tak, tak, tak to, to jest wiesz, absolutne, absolutne bo, minimum. Bo, e, mecz bezpośredni zadecyduje, bo... Bo Revolt nie jest w pozycji w tym momencie, żeby kalkulować sobie, że wygrają z najlepszymi po prostu, bo kalkulujesz, jak, jak nie wiem, macie sezon ligowy w Piłce Nożnej, to gra z, z Realem Madry w La Lidze, kalkulujesz, że tracisz 6 punktów po prostu, nie? No, natomiast, natomiast jaki my scenariusz gdzieś tutaj rozpisujemy w tym momencie, też żebyście, żebyście dobrze wiedzieli. Lolpros Nukedog, które wygrywa na big, przekrywa na dociski. Revolt I Mountain, mountain które... Przegrywa na wszystkich, oprócz BIG i Newdog I nagle jesteśmy w scenariuszu, w którym obydwie te formacje mają 3-7 I 1-1, i 1-1 w, i... w meczach bezpośrednich I, I to jest to jest chyba taki domyślny scenariusz, w którym Revolt wychodzi z tej grupy Tylko pytanie, czy Newdog jest aż tak słaby, na jakie wygląda A z drugiej strony, jakby... Nie wiem Revolt Mountain wygrało jedną grę na NL Team Dlaczego nie mogłaby się wydarzyć kolejna taka. Więc. No, no bo. To są jednak zawodnicy w dużej części drugą ultraligowi więc. Się zadziać, mogą się zadziać. Mogą się rzeczy. Mogą się zadziać rzeczy. I. No, motyw jest taki, że jakby grupę A dużo łatwiej nam było rozważać, bo tam trzy mecze zostały więcej. każdej drużynie. Jakby bardzo skończona jest liczba tych scenariuszy. Tutaj. No sprawa jest bardzo otwarta i po prostu w rękach drużyn. I myślę, że Matal, jak nie masz zbyt wielu rzeczy tutaj ewentualnie jeszcze do dodania, to tym akcentem moglibyśmy zakończyć. Ja jeszcze dorzucę od siebie, że zgadzam się z twoimi typami na no to, kto nie wychodzi z grup. Znaczy się zastanawiać nad tym rewolt, bo, mhm. bo może, nie wiem, zobaczą tego streama i stwierdzą, a udowodnimy tym dwóm pajacom, że, że się nie znają i że wyjdą z tej grupy. I ja bym sobie żyć w takim scenariusza, bo im więcej mamy dobrych graczy w playoffach tym lepiej dla nas tak naprawdę. To nie przemawia przede mną żadna, żadna antypatia do wszystkich tych graczy, bo, bo je, nie znam ich prywatnie, to jedno, nie znam żadnego z tych graczy prywatnie praktycznie. Yy, I mi po prostu zależy, żeby wszyscy grali na 100%, nie? Więc ja widzę scenariusz, gdzie Revolt wychodzi, Aczkolwiek na razie po tym, co zobaczyłem, stawiam, że rewolucja nie wyjdzie i to jest mój typ na ten moment. Może go zmienię w trakcie transmisji weekend. Myślę, że na 100% się przynajmniej na którejś meczu pojawi. Um, więc może tam z, pod wpływem i gier zmienię ten typ po prostu. Tylko no krawanie, że nie zdanie, jak to mówią. No cóż, będziemy gdzieś to wszystko uważnie obserwować i po malutku będziemy nasze spotkanie, rozmowę pseudo podcast, nawet nie wiem na jak to nazwać, godziny, bo, 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 też, no bo no bo gadaliśmy sobie o rzeczach, przy okazji czasami ktoś, ktoś z czatu dorzucił coś fajnego, nie wiem w sumie czy to jest format, który działa, natomiast uważam, że fajnie było się, fajnie było się spotkać też z wami, tak, bo mówię spotkać się nie tylko ja i Matal, także na tym będziemy gdzieś kończyć nasze spotkanie, Śmiało możecie dać nam znać, co, co na ten temat uważacie. Ja bardzo chętnie gdzieś to przejmę na Twitterku. Zresztą jutro gdzieś pełną wersję tego, tego naszego spotkania wrzucę na YouTube'a i, i na pewno o tym napiszę jakiegoś posta. Także, Żeby no to był podcast mhm. chyba za, za mało strukturyzowany i za mało w podcastową formie, tu w ogóle. To w ogóle ten... było trochę tak, wiesz. Ja niby, ja niby miałem jakiś plan, ale realnie poszło tak bez planu, nie? Tutaj żeśmy sobie pozwolili na dygresję, tutaj też znowu gdzieś mhm. odjechaliśmy. Po prostu przyszliśmy porozmawiać i myślę, że na tym możemy gdzieś tę naszą rozmowę kończyć. Także będziemy się z wami po malutku żegnać. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Dzięki, Matal, że w ogóle chciałeś w czymś takim uczestniczyć. No z przyjemnością, zawsze chętnie pogadam. Na no i, i co? No Do zobaczenia, do usłyszenia przy najbliższych transmisjach. Zapraszamy Was na Whitersa. Matal tam będzie na pewno. No to natomiast... myślę, że. Jakby były zakłady, kurs byłby bliski jedynki. No natomiast, natomiast ja w ten weekend zapraszam do siebie. Akurat godzinowo powinno się to mniej więcej zgrywać tak, że jak ja będę kończył transmisję z Akademickich Mistrzostw Europy w LoLu, tutaj u mnie, na, u mnie na kanale dostałem prawa do transmisji i, i bycia jakby polską transmisją prowadzenia polskiego kastu tego wydarzenia, koło 18 będzie się kończył pierwszy i drugi dzień playoffów, bo to mamy sobota, niedziela, Mnóstwo spotkań, jedne po drugim, gdzieś od razu będę mógł Was zapraszać na Majtersa. Także będzie się działo, jeśli chodzi o nasze, prawda, semi-pro podwórko. Aczkolwiek, no, na przykład, drużyna, która reprezentuje Niemcy w University Esports Masters, to drużyna, która na co dzień gra w drugim Prime League. Więc do fazy playów, na przykład, nie dostała się drużyna, która w trzech piątych to są gracze Yukam Academy, Także różne rzeczy się tam podziały, są so far. Natomiast, cóż, my zapraszamy, my będziemy dla Was niekoniecznie razem, ale będziemy na pewno. Także ode mnie to jest wszystko. Ja Wam dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko. No i Matal też na pewno się żegna, tylko musi komuś odpisać pilnie na telefonie. Nie, wiecie, nie, tak nie, jest. akurat przeglądałem teraz, ale również dziękuję za te no, dwie godziny prawie. No, nie, prawie, Mam prawie dwie ponad, i pół godziny. Prawie dwie, prawie dwie i pół godziny. Bardzo miło, bardzo przyjemnie, jak się na jeśli narazisz się jakaś okazja chętnie wpadnę po raz kolejny. Super, super, będę ci na pewno informował. Hypers, od godziny 12.00 gra University Esports Masters. Chyba, że coś tam się jeszcze zmieni, bo tam zajawiali, że jeszcze tam rozpisują sesje coachingowe z ludźmi, którzy pracowali w Lecu i w i Natomiast natomiast gdzieś u mnie na Twitterze na pewno będzie można dostać pełny zestaw informacji na ten temat. Także zapraszam oczywiście do śledzenia i mojego, i Matalowego Twittera. Tam dużo wszelkiego kontentu się pojawia, a my oh. będziemy się z wami pomalutku żegnać. Także dziękujemy wam za obecność. Dobrego wieczorku, dobrej nocy dla was. No i zapraszamy na weekend pełny ligolegendowych legendowych emocji.